Dobry wieczór. Witam was serdecznie, szanowni państwo, na naszym dzisiaj niedzielnym streamie, kiedy zagramy sobie w wersję Early Access, czyli premierową wersję Backpack Battles. 8 marca pojawiła się gra w Early Accessie, wyszło w końcu coś oficjalnego, za co można rzucić hajsem, a przy okazji pojawiły się dwie nowe klasy, Piromantka i Berserker. Berserkerka. I romantka też jest. Dzisiaj tymi dwoma klasami sobie zagramy, zobaczymy, co potrafią i ile jeszcze balansowanie jest potrzebne, żeby ta żeby te postacie dały radę. Wiadomo, Early Access, nowa postać, nowe postacie, na pewno będzie co balansować. Kurde, będą mieli co robić, ale ostatnio się chwalili, że sprzedali już 100 tysięcy kopii. Więc bardzo ładny wynik. Trzeba powiedzieć, jak na taką grę. 100 tysięcy kopii w sumie w dwa dni, tak? Czy tam w pierwszego dnia, w pierwszej doby również, więc całkiem ładnie. Dobry wieczór, witam. No, szczególnie, że twórcy dali naprawdę dużo zabawy w samo demo, za darmo. Mnóstwo zabawy dali. Dlatego gra się tak spopularyzowała, bardzo dobry model. Wymyślili sobie. Najlepsze jest to, że oni tam mówili niejednokrotnie, że to miał być ich side project, jakaś mała gierka poboczna, a zrobił się z tego gigantyczny hit. Ale to chyba na kanwie też tego, że Backpack Hero okazał się taką klapą. Znaczy, no, niekoniecznie klapą, ale ten tryb popularny, obgadywaliśmy to niejednokrotnie, że był bez polotu, nieciekawy. A to tym miało się szczycić wyjście z Early Accessa Backpack Hero. No i właśnie tak wyszło, jak wyszło. Witam serdecznie. Wyzwań nie będzie, no tak, bo zresetowało się też oczywiście nasze... W ogóle mi się w każdej postaci zresetowało już. To możemy to już zobaczyć. Wejście do Early Accessa spowodowało, że każdą postać mam zresetowaną. Jedynie zachowały się punkty... Te punkty. O, te. Za które można odblokować różne ciuszki. Ale każda moja klasa jest teraz niestety... na zero. I na brązie. Więc trzeba będzie od nowa wszystko sobie... ponabijać. I zaczniemy od piromantki, najbardziej mnie chyba ciekawi. Jako, że laska jest, można powiedzieć, że ruda i ma ogień i w ogóle wszystko ma. Co lubię. Można rzec. Więc zobaczymy. Oczywiście bierzemy sobie ranked game. No tak. I zobaczmy. Jakie są w ogóle jej specjalne właściwości na start? Flame. A widzę, że Flame też łączy się z... Z czym się łączy Flame? Aha, łączy się z... Lamp of Call, okej. Okay. Zobaczymy, co tu się dzieje. To też się łączy z Lamp of Call. O, proszę bardzo. Z węgielkiem się łączy również Wooden Sword. Receptury zostały. Dobry wieczór. Nie no, kilka rzeczy pozostawało na pewno. Zaraz zobaczymy. Czyli co, jak wchodzę do sklepu, to wydaję jedną monetę, żeby wygenerować płomień. Na początku walki zdobądź 5 max HP za każdy ognisty przedmiot. Start of battle gain. Taki hit. All items trigger faster per stack. Ok. Gives 5 maximum health. Fire pit. Dobra. No jest napisane, że jest common accessory i fire. Jest też opisane, że 5 maximum HP. No dobra. Zakładka items. Warto też przejrzeć i ustawić filtr na swoją postać. Oj. No dobra, ale no nie, no co to mi... No nie, no Ametyst, no wezmę cię z dziele, no. Czemu mi każesz patrzeć na spoilery przedmiotów, no? No, trzepnąć gościa po prostu trzeba. Chcesz mieć drugi monitor zepsuty? Ja ci mogę to załatwić, słuchaj. Jeden telefon i słuchaj, wszystkie monitory będziesz miał z kwiatkami. No, będzie mi tu kazać patrzeć na spoilery, no. Dziad jeden. Jaki nie spoiler? Ja tam widziałem mnóstwo widoków na przedmioty, których nie powinienem widzieć. Nic nie będę patrzył, na receptury możemy sobie zobaczyć, tak? Tu receptury mogą być otwarte na piromantkę, ewentualnie, żebyśmy mogli zobaczyć, co mamy do odkrycia. To też rzeczywiście widać, co poodkrywałem w trakcie. Jeszcze, bo to zostało z demka przeniesione do Early Accessa.
6 podklas ma każda, na każda postać. No, docelowo widziałem tyle miejsc w sklepie, no, więc fajnie, że rozszerzyli, więc każdą postacię będzie fajnie mimo wszystko zagrać. Ale teraz tak, z czym to się ma łączyć z tym dziadostwem, tak? W ogóle też są też nowe bajery, typu można brać całość, można obracać całość i tutaj mocno usprawnili UI z tego, co widziałem i samo używanie tych wszystkich rzeczy. Siema Ewa. Więc, no dobra, zobaczmy, to się musi łączyć z tym. Burning Coal, okej. To teraz czy to mi... Coś na zielono się świeci. To jest coś nowego, jakiś nowy rodzaj połączenia, że to na zielono leci. Nie wiem, o co chodzi z tym zielonym. Możemy wziąć łopat, możemy wziąć... Aha, to się łączy ze sobą też tutaj. Miotła się z niczym innym nie łączy. Mielibyśmy taki mały, a kupmy sobie drugi mały. Niech będzie. Drugi mieczyk niech będzie. Można znaleźć kilka przedmiotów jak ikonki na pulpicie, czyli można zrobić tak. O! I od razu, jak puszczam, to od razu mogę... Aha, od razu mogę przenosić, okej. Okay. Czyli można wreszcie więcej przedmiotów przenosić. Też WSAD dalej działa? Nie. Działa na... Czemu nie działa na WSAD? Też to obracanie, z tego co pamiętam. Cały plecak i przesunąć, no. No zobaczymy, co to jest, tak? No, zrobimy jeszcze ten reroll, zobaczymy, co nam wyleci. O, kolejny płomień, proszę bardzo. Nie chcemy tych płomieni mieć milion. Może też regeneracja. O, banana mamy. O, banana phone jest spoko też. Banan może być. No i zobaczmy. Trzy monety jeszcze zostaną. A już myślałem, że... O! Shortbow! Proszę bardzo, to coś nowego już. Shortbowu nie widziałem. Co robi shortbowu? A, damage po prostu, okej. Okay. Podstawowy łuk. Czego brakowało właśnie na początek dla laski. Czegoś takiego jak łuk. No i mam kolejny flame i się zrobiło, okej. Okay. Podgrzeliśmy sobie to. On hit 12% chance to deal 6 damage and gain 1. Backpack. After 5 seconds gain 2. Cleansed free... O! To nawet chyba nie warto to nic wsadać. Po 5 sekundach dostajemy 2 płomienie. I cleanse free debuffs. Brzmi dobrze. O! To chcemy więcej. Chcemy więcej. Wiecie, a gdybym miał łopatę, to łopata by chyba wykopywała. Nie wiem, czy... Nie. Łopata chyba wykopywała różne rzeczy. Niekoniecznie musiała chyba wykopywać... Niekoniecznie chyba musiała wykopywać te... No. Jak to się mówi? Niekoniecznie musiała wykopywać... torcz! Aha, że to wchodzi z tym w reakcję. Nie chcemy. Czy chcemy burning... W ogóle możemy zobaczyć. Możemy zobaczyć. No, możemy zobaczyć, tylko boję się, że... torcz. O, możemy zobaczyć tak. Tak będzie bezpiecznie. To jest torcz, tak? Ale nie mamy powiedziane, jak to się łączy. Nie mamy powiedziane, jak to stworzyć, ale to receptury pewnie będzie widać, tak? Tu mamy torch, tu mamy burning torch. Start of battle. Okej, okay, to może jednak warto grać na pochodnie. Recipes mamy na torch, prawda? Mamy. Na burning torch jeszcze nie mamy. Sword plus lamp of coal. Ono może być. Możemy spróbować zrobić ten. Tylko żeby to się połączy, mam nadzieję, że ładnie. Czekajcie, żeby w żaden sposób nie połączyło się źle. Chyba, że... Czekajcie, a to się też łączy z tym? A, to... Czekajcie, a z czym to się łączy? Bo mam wrażenie, że to też wyjawia troszeczkę taką delikatną synergię z tym. Przejawia. Burning Coal, okej, czekajcie, a jakbym chciał to... Burning Coal, aha, to po prostu, że się... Chyba chodzi o to, że to po prostu się odpali. Torch. Dobra, chyba rozumiem, o co chodzi. To po prostu się może odpalić od siebie. Czaję. Gain one spike. Chyba, że nie można zagotować banana. A weźmy sobie spike'a, chyba, że chcemy wziąć... Chance to remove from opponent. Mamy też blinding. Shira, piona. Dziękuję bardzo, Shira. Pozdrawiam serdecznie. Wszystko płonące może wungiel podpalić. Okej. Okay. Łopata kopie różne rzeczy. A weźmy sobie kolce. Może tak będzie ciekawiej. Jedziemy z tym koksem. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Coś czuję, że powinniśmy dać radę. Szczególnie, że mamy dużo HP dzięki płomieniom.
Aha, to w stamina. Uuu, ale w końcu widzę... Patrzcie, jaka jest zmiana też. Widać w końcu tutaj dziesiętne wartości. Tego brakowało mi faktycznie. Widzicie? Teraz widać dokładnie, jak to się przelicza. Okej, spoko, to mi się podoba. Fajna rzecz. Szóstym odcineczkiem... Nie było odcineczka. Szóstym naszym spotkaniem był stream pogadankowy z Backpack Battles. No i on nie miał numerka, bo był noworocznym streamem, ale był z Backpack Battles. Dobra, mam już 5 płomieni, nie wiem gdzie, jak to zaraz nie będę miał jak tego zmieścić. I mogę teraz, i mogę teraz podpalić, tak? Jak położę to obok, to będzie Burning Torch. No dobra. Okej. Okay. Mamy taniej to, mamy kamień, mamy Whetstone, który daje obrażenia dla broni. Okej, okay. A gdybyśmy sobie przerolowali, szukając, o właśnie, szukając na przykład kolejnego, cyk, niech będzie kolejny Torch. Funny pack byłby o tyle spoko, że moglibyśmy zrobić taki myk. A teraz mogę wziąć całość? Mogę. O, tak postawimy. Idąc nowymi możliwościami, to możemy tak postawić i przenieść. A, tylko teraz to... Dobre jest torch. Jest burning torch. Dobra, o to chodziło, żeby tu dobre zależności były pomiędzy tymi przedmiotami. Okej. Okay. Czy chcemy trochę regeneracji? Heals one health pen, dobra, możemy wziąć trochę regeneracji. I nie mamy więcej, mamy jeszcze, o, piggy bank. Czekajcie, tu coś nowego jest? Ej, patrzcie, piggy bank zmienił, nie wiem czy to było, czy nie było, ale zobaczcie, że... Piggy bank ma nową opcję. To mogło się zmienić wcześniej, tylko ja tego nie widziałem, nie pamiętam być może, ale na początku walki zdobędę 2 max HP za każdą rzecz, która jest obok świnki, oprócz tego, że zdobywam pieniądze. Ale nie będziemy tego rezerwować. No, ciekawa rzecz do sprawdzenia. Wsadzisz węgiel w miecz, co się zamieni w pochodnie. Dzięki wiśnia, bo przecież nie mam pochodni, nie? Absolutnie nie mam pochodni jeszcze. O, co to jest? Jakieś nowe bronie. Ale to barbarzynka. O, ona weszła w jakiś tryb barbarzyńcy. Jeszcze nie znamy, jak działa barbarzyńca. Po ognistym pytak. No tak, ale no ja mam wszystkie ogniste, jak widzisz. Plecaku, no teraz może się to zmienić. No właśnie, teraz może się to zmienić, teraz warto by chyba tak postawić. Burning Torch jeszcze nie jest, teraz mamy Burning Torch. Start of battle, gain 2 on hit. Chance to gain 1 damage if you have at least 50. Gain 2 damage instead. Okej. Okay. Czyli zwiększa się moc, jak będziemy mieli przynajmniej 15 tych hit, tak? 15 hitów. Ale możemy mieć jeszcze jeden. To już jest max. To już nawet za dużo tego ognia chyba żeśmy nabrali, nie wiem. Mamy kolejnego banana, gdybyśmy potrzebowali. Może drugi... Może banan by się przydał. Na razie nie wiem, gdzie go wsadzę, ale go kupię. Zróbmy reroll. O, no i proszę bardzo. I nawet mamy taniej potkę. Mamy nawet możliwość ulepszenia potki. Kupimy sobie zatem zestaw... Aha, już potki nie ulepszę, ale sobie możemy zarezerwować, bo jest taniej. Za 2. Może być. Mogłem wsadzić węgiel w soket, nadal by działało. A? Chyba, że to miałeś na myśli. Okej. Okay. Myślałem, że chodzi ci o te połączenie, że obok. Czyli jak wsadzę, to też zadziała. Okej. Okay. Dobra. Zwracam honor. No dobra. To jeszcze muszę wsadzić banana. Drugiego. I możemy lecieć. Z kolejną rundą. Ale bryłkę da się w pochodnie wsadzić? A płonący też może być wsadzony. Ale to niewiele zmienia. Znaczy, dobra, może coś zmienia, bo daje dodatkowe moce. Ja mam już 100 HP, o kurczę, szybko poszło. No dobra, mogłem faktycznie tak zrobić, ale... No to i tak... Powstało. No, ale właśnie, czekajcie. A co się stało z moją poprzednią bryłką? Czy ja nie miałem jedną bryłkę? Może miałem jedną bryłkę tylko. Nie wiem, w dwóch myślę, że miałem dwie. Ale dlaczego, dlaczego ja nie chcę trzymać jej wsadzonej? Bo ona... Inaczej. I nie wsadzałem jej dlatego, ponieważ... W backpacku mamy napisane, że po 5 sekundach zdobędę 2 hit. 2 punkty ciepła. A jak ona będzie w weapon, to jest 12% szansy na to, że zada 6 obrażeń. I zdobędzie 1 punkt. Co to jest 12%? To jest nic. 12% to jest straszna bieda. Co to jest? Draconic Orb. Jak zdobędę 15 hitu, your next 5 hits are critical.
Every remove one from your opponent and gain one per removed. Okej, fajne. No to chyba to kupujemy, nie? Dodatkowo warto byłoby, to jest też fire, też warto byłoby mieć tu, ale no to wiadomo też, że w tym momencie to nie jest jakieś bardzo istotne, bo mamy i tak zawalone już, cały plecak już ma ogniste rzeczy, więc... Z czymś się jeszcze próbuję... A to się łączy z ogniem jeszcze! A ciekawe! A to znerfili, czy? First potion inside consume gain random buff, four potions inside cleanse four debuffs. Okej, to chyba trochę zostało poprawione, bo robili różne rzeczy z tym pasem już. Ta opcja ze świnką daje max HP już od dawna. Okej, no to może nie pamiętałem, że się zmieniło. Więcej z ognistego plecaka nie wyciągnę. No mam 9 przedmiotów i 9 bonusów. Więc mam 45 dodatkowego HP, tak? No i jeszcze możemy dorzucić to w sumie, tak? Bo to nadal start of battle gain flame. Czy tak naprawdę dobrze... A wiecie co? Czy ja nie zmieszczę potki. Kurka, nie zmieszczę potki. Ale mógłbym wyrzucić na przykład spajka. Mógłbym coś tu pokombinować, żeby to się pomieściło. Mogę na razie spajka wyrzucić. Wolałbym kupić potkę, bo ona mogłaby się właśnie tutaj już umocnić na Strong Health Potion, a to nam się może przydać później, ale chyba skoro mamy potkę, to może byśmy chcieli jednak zarezerwować sobie to. Tylko pytanie, czy to nie chcemy, bo tu widzę, że jakaś płonąca broń z tego wyjdzie. Kurczę, ja bym też to zarezerwował. Mam wrażenie, że to może być coś fajnego wyjść, tylko muszę mieć pieniądz, żeby móc to odpalić. Dobry wieczór. Na torcza zużyłem węgielek. To już się chyba, wiecie co, już tak, tu się tyle działo, że się już zgubiłem, to skąd w takim wypadku ja go mam, skąd mam drugi? Ja jednego musiałem kupić chyba, znaczy oba musiałem kupić. Ale to jakim cudem jedno się rozpaliło i mam węgielek, a drugie się rozpaliło i nie mam węgielka. Tutaj trochę mi to umknęło, co się wydarzyło. Ale dobra, jedziemy. Jakiś tu basic widzę. Ale też widzę, że fajne mini ikonki się też pojawiły. Widzicie te mini ikonki na przedmiotach? Tego nie widziałem. Albo, no nie no, wydaje się czymś nowym to. Kurde, na dwa banany lecę, a nadal... Nadal nie jest cudownie. Miałem trzy węgielki. O, i poleciał kolejny. Na dobry początek live'a, pozdrawiam. Dziękuję bardzo, Moniko. Dla Moniki poproszę ogień wrzucić na czatach, tak? Pamiętajcie, każdemu tak samo Shirze? Shira? To Shirze chyba, nie? Też poproszę tutaj pomyki jakieś ogniste, wszystko co ogniste dzisiaj wrzucamy na czacie po jednej motce, przypomnę tylko. Każdemu, kto rzuca jakiegoś donate'a. A my sobie wrzucimy kolejnego płomyka. No to bym chciał kupić faktycznie, tylko teraz muszę to zmieścić jakoś. To tak, musimy na początku wziąć miejsce. Akurat cepotkę na tym położymy. I teraz trzeba zbierać więcej. Więcej możliwości na miejsce, żeby zobaczyć jak to działa. To też niech będzie zarezerwowane. Ale ja chyba poszukam więcej miejsca ogólnie. O, co to jest? Wolpertinger. Increase base stamina na regeneration. For each buff you have. To jest niezłe. For each buff you have. A ja tych buffów to trochę mam. Every 5 seconds gain 3 of the buff you have at least of. The list have list of. Aha. Triggers faster for each pet. O mój Boże. Jakie to dziwadło. Co to jest za papryczka? Nie znam jej. Gain 1 and heal 5 when you have at least 10 cleanse 1 debuff. Okej. Okay. Też fajne. Kurde, ile fajnych rzeczy wylatuje. Dobra, ale musimy kupić też ciebie i może jakoś by się udało to tak poukładać, że szybciej by działały, o właśnie, szybciej by się triggerowały też banany. Okej, no to papryczkę też zarezerwuję. Nie stać mnie na kolejny flame, ale se też go zarezerwuję. Wtedy to wszystkie zwierzaki. Okej. Randomowe buffy daje. Króliczek wydaje się dobry. Jest drogi w cholerę, niestety. No jest godly, tak? No, mogę go też zarezerwować, ale będę miał cały sklep zarezerwowany. Trochę się pozmieniało. No, wyszło z Early Accessa. Znaczy, nie pozmieniało się to, że mamy cały czas tę samą muzykę i
I tak, taki sam wygląd gry, ale pozmieniało się technicznie sporo, faktycznie. Ułóżmy sobie ognie obok ogni. No to porezerwowałem cały sklep. Banany mają się nie triggerować. Ja je trzymam na funny packu, żeby się po prostu szybciej triggerowały. Nie chodzi o trigger banan od banana. Nie kupuj ognia, bo sam ci się kupuje. No ale mam dodatkowy kolejny ogień, ja im więcej ognia, tym więcej mam bonusów do szybkiego atakowania, więc chciałem mieć tego jeszcze więcej. Dobra, jedziemy z tym koksem. Co na tą? A ma jakiś fajny task poker. Okej. Okay. Zaraz zrobię sobie potkę na siłę. Muzyka jest najlepsza, ale jest cały czas ta sama. Jest cały czas ta sama. Mimo, że jest fajna, to ile można jej słuchać? Trochę mnie to boli. No dobra, to teraz tak. Czy uda nam się zmieścić w końcu Thorn Whip? Musi się dać zmieścić. Jak się nie popieści, to się zmieści, więc coś będziemy kombinować, żeby się zmieściło. Mam kolec, ale pewnie będę go chciał sprzedać, bo go kupiłem tak po prostu dla jaj w sumie. No to, mamy 10 monet. Arios, pozdrawiam z Poznania. O, pozdrawiam również Poznań. Gorące pyrki rzucamy. O, to frytki możecie rzucić, bo gorąca pyrka to frytka. Dziękuję bardzo, Arios. Dobra, no to sprawdzimy, jak działa Thorn Whip. Będzie się też pasowało z tym. Spajki. Nic na razie więcej nie kupimy. Niestety. Ale dobra, teraz musimy jakoś to zmieścić, dziadostwo. Żeby jeszcze było obok... obok jakiegoś flame'a tutaj. Obok jakiegoś płomienia. Musi być... No to chyba... O, flame whip wymaga dwóch. Dobra. To też jest do zrobienia. To też jest do zrobienia. Może tak? Już będzie flame whip. Dobra. To nie będzie przyspieszone, ale whip jest przyspieszony dzięki temu. Ale nie wiem, jak to będzie z moją staminą. Miną teraz, bo trochę to żre. I stamina usage very high. No właśnie. Więc ja tutaj te banany będą musiały jak najszybciej rozwalić system. A no właśnie. Być może będzie trzeba też Burning Torcha sprzedać. Nie wiem, jak to będzie. Tu jest jakby... stamina kostki jest 2,5. Tu mamy po jednym. To jest przepotężne. Jest very high. Nie wiem, czy sobie dam radę z tym. Czy to nie będę musiał na razie odłożyć jedną z pochodni na bok. Dodając nawet flame. Jeszcze jeden. I dodając spajki. Bo coś mi się wydaje, że zeżremy za dużo energii. Może na przykład zmniejszy się koszt staminy na przyszłość, więc zobaczymy. One item in storage. Aha. No dobra, no ale no nie chciałem go wrzucać, chcę zobaczyć, jak sobie poradzimy. Kurczę, Belladonna's Shade? Kurde, zmienili wyglądy wszystkich łuków. One kiedyś były gigantyczne, pamiętacie, jak zajmowały dużo miejsca? Oho. Już nie mam staminy. Ona mnie ładnie jedzie w sumie. Nie wiem, kto mnie tu jedzie, ale... O, już padł. Jakiś krytyk tam wszedł. Dobra, ładnie. Co to jest? A to jest klasa do wyboru. O mój Boże. Przy czym dwie są nawet tańsze. Nie znamy żadnej. Ojej. Co nam tu powstało? Flame Whip. On hit. Use one to gain three and deal six damage. To ale co, on używa spajków? W sensie... Triggers faster, okej. Próbuję zrozumieć. Use one spike to gain three and deal six damage. Okej. Czyli innymi słowy, on używa kolców, żeby zadawać większe obrażenia, tak? I dostawać jeszcze punkty nagrzania. Tylko że on będzie je zżerał, będzie mi kolce, rozumiem, tak? Czyli jak tu mam na start jeden, to on go zeżre i zamieni go na 3 hitu i 6 obrażeń, ale tylko raz i koniec, tak? To są nowe łuki, inne. Okej, okay, rozumiem. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Firebender. Ja, co tu się dzieje za ten ilość ognia? Ilość, bo tak dużo. Use one mana. Jeżyk z gruszką na głowie. This hat is not as fantastic as my previous hat, my journey it continues. Że gruszka. Dzięki bardzo, Jeżyk. Myślałem, powiesz, że this fire is not as fantastic as my previous fire, ale ładne nawiązanie oczywiście, dziękuję bardzo. Czyli gruszkę chcesz płonącą. Dobrze, a zatem niech będzie płonąca gruszka. Co my tu mamy? Używaj many, żeby zdobyć 2. Triggers 10% faster for each fire item.
ale nie mamy w ogóle many. Nic nie generuje nam many, to trochę Firebender nam nie pasuje. Scale Warden. Dragon Attacks. Heals. Dragon X. Okej, okay, czyli to jest pod gry pod... To jest pod grę pod... Smoki. Crusader. O, jakie dziwne. Protect buffs on you from being removed and debuffs on your opponent from being cleansed. Holy items activate, chance to inflict one blind. Nie pasuje. Ashbringer plus... O kurcze! Strać 50 zdrowia. Before defeat, reincarnate with 50% life and become invulnerable for 2 seconds. On reincarnation deal 10 damage for each fire item and inflict 6 debuffs for each dark item. Czyli raz wracamy do życia. I to jest częścią naszej strategii. Okej, okay, i jeszcze mamy Cryomancer. Gain 15 shield for each ice item. Okej, okay, ale ciekawe jest to, że kiedy zdobywam 5 płomienia, od razu zadaję przeciwnikowi 2 punkty zamrożenia. A ja w ogóle nie mam żadnych przedmiotów pod loot. For each cold on you of your opponent, the item has crit chance and critical damage. Ice items are offered in the shop. Aha! Ice items are offered in the shop. Czyli dopiero tutaj zaczynamy sobie te przedmioty lodowe zaczynają dopiero się pojawiać, jak kupimy Cryomancera. Okej. Okay. Motyw powstawania ze zmarłych, zmartwych coś ci się śledzi. A dlaczego? Chyba nie skumałem Anonymous. Scale Warden, bo smoki? Nie mam żadnego smoka. To z czym mam brać coś pod smoki, kiedy nie mam smoków? Dragon X hatch after one round. Dragon X are offered. Aha! Dragon X are offered in the shop. Rozumiem. Ty pewnie chcesz, żeby się pojawił ametystowy smok, dlatego chcesz na smoki iść. Tu mamy, to trzeba doczytywać cały opis. Okej. Okay. No dobra, czyli mamy jakie opcje? To nie pasuje, bo nie mamy za bardzo many. To nie pasuje, bo nie mamy świętych przedmiotów, chociaż to są najtańsze rzeczy. Ashbringer pozwala nam wrócić. No jest dość bezpieczny. Ale też zobaczcie, on reincarnation deal 10 damage for each fire item and inflict 6 debuffs for each dark item, które są przyczepione do zielonych miejsc. To znaczy, że trzeba mieć jakieś mroczne przedmioty jeszcze. A ja nie mam żadnych mrocznych przedmiotów. Okej. Okay. Nie mam żadnych mrocznych przedmiotów. Z powrotu do świtu. Aha, ale tam reinkarnacja to... Powstanie z martwych, ale on, koza nie umarła. 10 damage for each fire, okej. Okay. Czyli nie będzie debuffów, ale mamy... Tylko trzeba zebrać... Czy to jest fire item? Czy Ashbringer będzie się faktycznie ładnie stakował z tym? Nie, bo może Ashbringera na początek wziął. Pewnie będziemy chcieli jeszcze zagrać na inne klasy, ale Ashbringer wydaje się spoko na start. Tylko, że no, na razie nie mam miejsca, gdzie go wsadzić. O, proszę bardzo, a propos smoka. Ruby Egg. Ale na razie nie chcemy tego brać. Tu mamy też papryczkę. Chili Pepper. Red Hot Chili Pepper powinno być, nie? Działa z ogniem. To teraz trzeba to wszystko wsadzić. Dodatkowo jeszcze, no, na razie Burning Torch. Możemy go zawsze sprzedać. Oj, teraz weź to poukładaj. A jeszcze, wiecie co, chyba muszę zrobić reroll. Może kupię papryczkę, żeby była, ale zrobić reroll, żeby znaleźć jeszcze, kurczę, coś na miejsce, no właśnie. O, co za buty nowe? Leather boots, health drops below 70%, gain one, one and... O! Czego mam wrażenie, że te buty wyglądały kiedyś inaczej, miały 3 sloty i miały... Wydaje mi się, że tutaj zaszły jakieś zmiany w butach, ale były takie wysokie, fajne, fioletowe buty, pamiętam. Może one dalej są, tylko zmieniły opcje. Wywal ten whip, bo nie twój build, to po co go robiłem? Nie, no jak to nie mój build? Bardzo ładne obrażenia zadaje. 4 na sekundę. 3 na sekundę. Wywal. No na razie mamy mało spajków, to prawda. Gdyby grać na spajki, to faktycznie byłoby to bardziej. Buty zmieniły skórkę. Whip też jest fire. Znaczy, no na początku mamy bonusy z tych spajków.
Ale nie wiem, czy będziemy mieli miejsce. Na razie musimy kupić więcej miejsca po prostu. Zostały nam dwie monety, to już nawet nie ma co robić rerolu. Trzeba to teraz poukładać jakoś sensownie. Nie gram pod kolce i działa tylko raz. On hit! Za każdym razem, czy teraz zadziała zaraz? Dobry, patrz, jakieś ananasy tarcze z kolcami. No rozumiem, rozumiem. No okej, no możemy to sprzedać, jak najbardziej. No jest ogniste, sprawdziliśmy, odblokowaliśmy, proszę bardzo, na waszą odpowiedzialność wyrzucam. Jeszcze sobie beknął. Czyli wracamy na razie do walki dwoma pochodniami. Jednocześnie, no chcemy Dark Lantern. Nie mamy żadnego mrocznego przedmiotu, ale musimy wypatrywać mrocznych przedmiotów teraz. Wypatrywać mrocznych przedmiotów. To musimy jakoś położyć sensownie. Żeby jak najwięcej zahaczyć. Może byśmy zrobili tak. I by się coś udało poprzerzucać. No właśnie, jakoś tak, żeby to jeszcze flame było. Już mamy coś. Z czym to się łączy? Uuu, ze sztyletem? Ognisty sztylet? To ja chcę zobaczyć, co to stanie, co to zrobi. Molten Dagger, dobra, no to może być fajne. Dobra, mamy jeszcze jeden flame. Mamy jeszcze papryczkę, którą dobrze byłoby pewnie położyć obok... No właśnie. Znaczy, najlepiej byłoby zrobić pewnie tak, nie? I teraz mamy ładne buffy. Tak, bo mamy... A mogę nawet tak. Nie ma to większej różnicy, ale... Może tak, bo to wtedy położymy ciebie. No dobra. No może być ciekawie. Siemano. No, możemy zrobić jeszcze jeden reroll. Mam czas zarezerwowanego królika, no zróbmy jeden. Ewentualnie na przyszłość można by wziąć Heroic Potion. Możemy sobie zarezerwować Heroic Potion, bo nam się z jednym bananem ładnie połączy. No dobra, zobaczmy, jak to wyjdzie. Co nam wyjdzie z tego tutaj, z tej zabawy? O, jaki kociołek! O kurczę, chyba kociołka jeszcze nie widziałem u niej. To może być coś nowego z tym kociołkiem. A w ogóle zobaczcie, że teraz jest nowa tekstura, nowa tekstura w ogóle ładowania się przedmiotów. Widzicie, taka fajna teksturka, nierówna, kiedyś były chyba po prostu kreski. Tak, taka linia i podnosiła się, a teraz mamy taką, jakiś shader nałożony być może nawet. Nie kładę nic po drugiej stronie, bo nie mam nic mrocznego po drugiej stronie. A przynajmniej nie wiem, że mam coś mrocznego. Co to jest? Phoenix! On attack, lose 10 health! Before defeat, use all your hit to reincarnate with 10 health per once. Per hit once. Co? Stamina cost 0? Co to jest? Mamy też Molten Dagger. On hit, use 1 to gain 2 damage. Triggers extra attack on stun. On hit, czyli... czyli Molten Dagger będzie mi zabierał teraz gorąco, tak? Okej, okay. No tu nie mam nic mrocznego na razie, chyba że wypatrzycie, że jest tutaj coś, co jest mroczne. Ale pewnie można wejść i zobaczyć przedmioty, które są mroczne. O kurczę, chciałbym, chciałbym mieć Feniksa w swojej drużynie. Szczególnie, że jeszcze jest tańszy, chyba go po prostu kupię. Zobaczymy, co dalej. Zarezerwowałem sobie, no właśnie, a ty, ziomek. Wiecie co, ja chyba go odblokuję, nie ma szans, by go zdobyć dzisiaj. Czyli jeszcze raz, lose 10 health, to use before defeat, use all your... Ale jak ta reinkarnacja łączy się z reinkarnacją związaną z tą oto tutaj latarenką? To mam dwie reinkarnacje, czy mam jedną, tylko mam potężniejsze moce do tej reinkarnacji? Ametyst, odżyjesz, od życia, odżyjesz, życie, z kropką, błagam. Musisz więcej płomieni sobie sprawić? Dużo więcej rzeczy. No próbuję nawet kupować, to mi mówią, za dużo kupujesz. Nie potrzebujesz. Może należy do wielu. Tak wiem, tylko jeszcze nie widziałem nic, co związane jest z mrokiem. Tu mamy pet, fire, tak? Tutaj mamy nature, tu mamy... Nature też, tu też nature, tak? Fire, no więc jak najbardziej. Reinkarnacje się stakują. No dobra.
No dobra. Czyli ta broń będzie zdobywała dwa obrażenia co uderzenie. No dobra. Tu jest tylko start of battle. Tu mamy szansę na zdobywanie. Nie, gain two, start of battle też. Czy mam coś, co w ogóle mi zdobywa więcej? Tu mam. Tu mam papryczkę. Leczy mnie i zdobywam co 5 sekund. I kiedy mam 10, to cleanse one debuff. No dobra. Okej. Okay. To teraz tylko trzeba wsadzić tego... Jak ja mam wsadzić tego Feniksa? Musiałbym się... Na przykład, no wiecie, no tak naprawdę to jest mi niepotrzebne. Mogę to od razu w ogóle sprzedać. Żeby mi nie zawracało dupy. I teraz tego Feniksa trzeba gdzieś... zainstalować. Trzeba się zastanowić, gdzie on może się wsadzić ładnie. Może by się jeszcze wyrolował, słuchajcie, może by nam się wyrolowało jeszcze jakieś miejsce, o właśnie. Kolejna papryczka i to jeszcze na przecenie, ja chcę papryczki. Chcę mieć też fany paka, czemu nie, dobra, czyli fany pak, zaraz zobaczymy, gdzie go wsadzimy. Ale on w ogóle nie ma żadnych, okej, on nie ma żadnych bonusów od sąsiedztwa z czymkolwiek tutaj. Tylko tracę 10 zdrowia, kiedy atakuje. User incarnate with 10 health once, dobra. Kurczę, to miałem zarezerwowane chyba niepotrzebnie. Dobra, to odrezerwuję. Kupię też papryczkę. I zobaczymy, czy to się uda teraz wszystko powsadzać. Tego też można przyspieszyć fany pakiem. Może teraz się zmieścisz? No bycie szlak. Będzie zabawa. Staram się też jak tutaj odzyskać te części, bo trochę tego za dużo tu. Jakby to ugryźć? Tu i tak państwu by się przydało. Artos, hej czat, jestem w trakcie budowania swojego pierwszego kompa, mam dostęp do starego monitora klawiatury i tu pytanie. Mogę się przyłączyć klej myślenie lub kupić jest to przeczęście na monitor, ale składę budżet 5K. Artos, cokolwiek chciałeś przekazać swoim donatem, za którego oczywiście dziękuję, to chyba nie jest dobre miejsce do pytania o takie rzeczy. Możesz spróbować na czacie, możesz spróbować. Ale to jest pytanie techniczne, to pod filmami nawet nie za bardzo jest jak o to spytać. To musiałbyś zwrócić się raczej do kogoś, kto się wyznaje na technikaliach komputerowych. Wywal wszystko i na nowo, no tego właśnie chcę uniknąć, muszę powiedzieć. Tego bym chciał uniknąć, żeby to wszystko na nowo tu rozwalać. Wszystko na nowo układać, ale jest tutaj szansa coś poprzemieniać, żeby dało radę. Teraz byśmy tego Feniksa wsadzili nawet na podwójnego fanepaka. O dobra. Jest Feniksior. I on teraz potrzebuje tu mieć jakieś mini rzeczy wsadzone pomiędzy. Tak, gdzieś tutaj coś, na przykład tak możemy, tutaj można dać papryczkę. Tu można dać jeszcze to. Choć, o właśnie, dobra, mam pomysł. Wywalimy to, wsadzimy ciebie tu. Czy ty w ogóle potrzebujesz? Ty nie potrzebujesz, nie potrzebuję przyspieszenia. No dobra, ale chodzi na razie o użycie miejsca. Tak. I kurna się nie zmieści. Chociaż zawsze można dalej kombinować. Co tu jest? A, ojej, no właśnie, coś mi nie grało. Zawsze można pokombinować jeszcze i zrobić tak. O, tylko podka nam się nie mieści. Ale już wszystko jest całkiem dobrze poukładane. Jest lepiej, zdecydowanie lepiej. Lampę odwrotnie, no dobra, poprawiłem już. Te ognie to są bardziej do łączenia, więc może się na luzie wywalić, aby zwolnić miejsce. Niekoniecznie, bo każdy daje mi bonusy. Tak? Każdy z nich daje mi bonus, a ten jeszcze żre te bonusy. A im więcej mam bonusów, tym więcej rzeczy się dzieje. Więc każdy ten flame daje mi ten bonus, chyba że znajdę jakiś inny sposób na to, żeby generować więcej hitu. Bo to jest najważniejsze. Generować mnóstwo hitu.
Po co Feniks do głównego plecaka? Jak główny plecak chce jak najwięcej mieć różnych przedmiotów. Gain 5 maximum health for each fire item inside. Jak wsadzę, no to by głupota, Ametyst. No wsadzę Feniksa i zabiorę sobie bonusy, bo będzie traktowany jako jeden przedmiot. To miałbym maksymalnie 4 przedmioty wtedy w plecaku, a nie tak jak teraz 9. No, bez sensu. Można by tutaj coś pokombinować. Okej, mógłbym zamienić miejsca. Niekoniecznie, No można by. Wiecie, że w tej grze można optymalizować plecak przez godzinę. A nie o to do końca chodzi. Pewnie chodzi wam coś o coś takiego. No właśnie już kupa, bo. No nie, chyba że tak położę. To może wtedy miałoby sens. I tu położymy na przykład ciebie, żeby też szybciej uderzało. Tu flame i dzięki temu nie mam jak położyć papryczki. Więc nie do końca. Chyba żebyśmy obrócili ciebie. To się samo przesunęło inteligentnie, o kurka. Sprytne, ale to też niewiele zmieni tu. Można by też zrobić tak, bo to też byłoby przyspieszenie. Ale papryczka już teraz nie będzie obok ciebie. Także no. To na razie muszę zrobić tak, żeby ona tam była. No potki na razie nie będę dorzucał. Dobra, słuchajcie, bo to milion czasu będziemy siedzieć w tym sklepie. Jedziemy z tym koksem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czemu mam tak mało zdrowia? Aha, bo ja zaczynam z połową zdrowia, rozumiem. Dobra, zaraz będzie reinkarnacja. Jest reinkarnacja, ale... nie była potrzebna, bo z połową zdrowia zabiłem przeciwnika jednak. 18 hitu. W ogóle to trzeba przeanalizować. To się przeanalizowało. Co to za korona? Chyba gdzieś kiedyś... O, Glowing Crown? Chyba nie kojarzę. Stanie pod ten build. Jak przesunę torbę z papryką... A właśnie. To tu nie ma bonusa od lanterna. No jak przesunę, no to są dwa problemy. Mogę przesunąć go, wtedy nic nie sięga mi tutaj. Ten slot muszę zająć. Dobra, robimy rerolla, bo tu nic mnie nie interesuje. O, już lepiej. O! Cyk. Proszę bardzo. Gdy papryczka idzie tutaj... Flame może się... mogę zrobić ognistą włócznię. No dobra. Teraz tak naprawdę tu jeszcze może być to. I teraz już są 4. Dobra. Glowing Crown to stara księga. Korona już była. No to zmienili jej wygląd widocznie. Dobra, ale mamy też jeszcze stamina mina pack. Więc można zaraz gdzieś to poukładać, żeby zmieścić potkę. Potka już ma swoje miejsce. Choć powinna być tutaj. No właśnie, powinna lekko zazębiać się o to miejsce, żeby jeszcze móc wykorzystywać bonus z Potion Belta. Jeden reroll i co nam tu wypadło? Mogę znowu sobie zrobić płonący Molten Dagger. No mogę. Bierzemy jeszcze ten Molten Dagger, tylko będzie to zżerało mi ten hit, ale 18 punktów się i tak wbija, więc to tak czy siak nabijamy sobie te punkty. Hitu, czyli gorąca. Sardas, witam czat i oczywiście ciebie, Staszku, mam pytanie, czy będziesz jeszcze nagrywał na proszę o pogłoskach, czy projekt jest martwy, PS, jak wrócisz, to kas na planszówkę, jak nie, to proszę o przekazanie do najtaszynce. Sardas, odpowiedź na twoje pytanie jest w głównej, na karcie społeczności na kanale Planszu po kostkach. Wejdź sobie na kartę społeczność, tam masz posta najnowszego, który odpowiada na wszystkie twoje pytania, dziękuję serdecznie. Bierzemy kolejny sztylet. Tu jest Holly. Epic Vampiric. Cześć Staszku, cieszę się, że znów grasz w plecaczki, nie bierz Molten Daggera, drugiego jeden wystarczy. Pozdrawiam, dzięki. A nie, to nie jest, to jest informacja od wspierającego, to nie jest do dołączenia do wspierających, rozumiem. Dawaj kolejny sztylet, nie dawaj kolejnego sztyletu, szukaj mrocznych przedmiotów. No, nie mam na razie tu mrocznych, myślę na Piggy Bank, ale chyba nie ma sensu na koniec gry go brać. Możemy zrobić jeszcze ten reroll. No, tylko co nam trzy monety nam zostaną. Co to jest? Hard container, to coś nowego.
Every 3 seconds gain 1 regeneration, use 7 gain anti-maximum health and... Okej. O, fajne! Fajne. Całkiem spoko. Ale no, my bierzemy Fanny Packa. Żeby coś tu może jeszcze przyspieszyć, jakby się dało. Jesteśmy w stanie coś jeszcze tu tak poukładać, żeby Fanny Pack... Fanny Pack... dawał bonus. Niezbyt. Bez większych znowu kombinacji. Przekładanie tych rzeczy. No niby jest jakaś opcja. O, taka na przykład. Dobra. Okej, okay. No to trochę przyspieszyliśmy trochę Feniksa jeszcze. Czemu nie? Możemy też Flame'a kupić, ale już nie ma na to miejsca. Zaraz powiecie, że mam je sprzedawać. A ja bym sobie je dalej zbierał, a ja sobie chcę je zachować. Kto mi zabroni? Jedziemy z tym koksem. O kurde, co ten tu ma? Burning Sword, o proszę. Pewnie połączył ogień... z mieczem. Ojojoj. Wygrałem? Ale znowu nie pobawiłem się, nie zobaczyłem, jak wygląda ta regeneracja. Oj, wygraliśmy, słuchajcie, ale wiecie co, lecimy dalej. Take the win, albo start survival mode. Jedziemy survival mode. Widzę, że mamy też i płonącego tego, papryczkowego ziomeczka mamy tu nawet, widzę. Dobra, próbujemy. Bo nie mamy ani jeszcze jednej przegranej. Całkiem dobrze idzie na tym najłatwiejszym poziomie trudności. Hehe. Aż tak źle jeszcze nie jest, wiśnia. Przegraj teraz i tak odzyskasz HP. Co to znaczy przegraj teraz i tak odzyskasz HP? Bierzemy sobie kolejny ogień. Co to jest to? Divine Potion. If you have at least 20 debuffs, consume this and cleanse 10 debuffs. Ojej. Niezłe. O, jakaś nowa muzyka. Tle jednak? Chyba coś innego gra mi w tle wreszcie. Takie mam przynajmniej wrażenie. Kupimy sobie zawsze dodatkowe miejsce. Rzucimy sobie kolejny flame, zrobimy reroll. Co? A młotek! A młotek, kiedyś graliśmy na młotek. O, teraz się pojawiła. Pojawił się pineapple. Możemy sobie wziąć regenerację, bo to jest niegłupie. Kryształ na dole jest mroczny. A, Dark Crystal, okej. Okay. Nie zwróciłem uwagi na niego. Rerolując. Po tej rundzie dostaje się jedno serduszko z Glaszdera i posa... Aha, no tak, no tak, no tak, ale to co, specjalnie ginął miałbym? Specjalnie ginąć tylko po to, żeby zregenerować serce? Nie, no to jest taki bonus dla tych, którzy poginęli wcześniej chociaż raz. No. Nie grałeś wcześniej, po nie wiesz, że on ma inną muzykę? A czy on zawsze miał taką muzykę? Nie no, kiedyś grałem pod Survival. Na pewno grałem, tylko no nie kojarzę, że myślałem, że muzyka została dodana, bo coś. Ale no dobra, skoro to było, no to... Bym ja pamiętał każdą zmianę w każdej z setek gier, w które grałem, czy tysięcy, to oj. Byłoby fajnie, ale tak dobrze nie jest. Analiza po walce jest bardziej rozbudowana, jakby co? Wiedzieć, chili źródło buffów, okej. Okay. Dwa sklepy, więcej godne ulepszenia. Aha, że śmierć, że dwa sklepy. Aha, w ten sposób. A, no dobra, to ma sens. Pod tym kątem, że odwiedzamy jeszcze raz sklep w bonusowo, no dobra, to. Kumam. Okej, kumam. Weźmiemy sobie to. Jeszcze ten reroll. O, ptaszek. Ptaszek jest super. Stamina sak. Zarezerwujemy... A może zarezerwujemy sobie też tego smoczka? Raz jeszcze. I jedziemy. Oczywiście, że pamiętam muzyczkę z The Escapist. O Boże, ile ona ma tych! O cholerka! Co to jest? Mega Clover? Co jeszcze można wrzucać jakieś te do środka? Już wygrałem, nawet nie zdążyłem, kurczę, poczytać co to jest, a tu proszę bardzo. Lucky Clover, Vampiri Gloves, Mega Clover. Generate two clovers. O kurcze.
Unikalny przedmiot. Mega Clover. Okej. Okay. Dlatego ma tyle tych szczęśliwych ziomeczków. Open log. O! Chyba mam buga, że przeniosło? Nie, zawsze można to zobaczyć. Okej. Okay. Coś mówicie, że zostało ulepszone tutaj też, tak? Jakieś ulepszenia weszły. Można zobaczyć zawsze, jak wygląda, jak wyglądają obrażenia. Ale Phoenix zadaje najwięcej obrażeń. Burning Torche, Molten Dagger bardzo mało zadaje obrażeń. Można uznać go za zbędnego w tym buildzie. Biorąc pod uwagę, co robią inne rzeczy. A ten Burning Torch to który? Ten. No to ten, aha, no to widzicie. Czyli ten z węgielkiem w środku. Dobrze, Sardas. Zostanie przekazane. Strzałeczka obok damage? A, że tu? Ale... Ale że... A, że może, że to? Że heal? A, że to? Heal i overheal, tak? To to? Że to o to chodzi? O takie zabawki? Chili pepper, regeneration, banana, chili pepper, banana. Okej. Okay. Można przeglądać, coś, co leczy. Okej, okay, chyba o to chodzi. Ja nigdy nie zagłębiałem się w to, no bo to jest... Zagłębianie się w te statystyki nie jest dobre dla prowadzenia odcinka czy streama, bo można tam spędzić znowu dużo czasu. No dobra, to co? Bierzemy sobie oczywiście plecak. Dobieramy sobie jeszcze jednego drakona. Czemu nie? Dorzucamy flame'a. O, no tak, dowiemy się, z czym łączy. No i nie ma nawet sensu rerolla robić, lecimy dalej. Jedziemy. Rival Dagger usługać szybkość w sumie robi mało. No można. Można się go pozbyć. Szału nie robi chłopak, trzeba przyznać. To chyba nie ma znaczenia, że tu postawiłem. Chyba nie robi, nie robi różnicy. Możemy wziąć Start of Battle Items Trigger. Możemy zrobić tak, że szybciej będą się triggerować rzeczy. No właśnie, kupę rękawicy. Staramy się nad nimi, ale musiałbym znowu poprzemieniać rzeczy. Poprzesuwać. A czekajcie. A plecak teraz nie ma... Plecak nie ma ognistych. Poczekajcie. Tak nie może być, bo tu plecak nie ma ognistych. 9 przedmiotów jeszcze. Tylko czy te rękawiczki spoko? Czy te rękawiczki nie spoko? No bo 20% szybciej co? Feniks by był? 20% szybciej jeszcze atakował? Tak? I któryś torczy, ale to musiałbym znowu poprzestawiać, żeby to pomieścić. Odwróć skrzyd Feniksa, żeby zahaczał, ale to musiałbym go w ogóle podnieść wyżej, żeby zahaczał. Bo do tego slota miałby dojść. Ja zastanawiam się, czy mi się chce bawić w przekładanie tak, żeby... Czy mi się chce bawić w przekładanie tego i układanie rękawiczek. Teoretycznie... Tylko, że rękawiczki musiałyby leżeć potem na tych plecaczkach. A to trochę bez sensu. Mógłbym zrobić coś na ten styl. O, i tutaj postawić wtedy rękawiczki. I wtedy mamy przyspieszone te dwie rzeczy. Tak można by. Jedźmy. Hit jak najwięcej trzeba naładować, no. O kurde, jak zdedłem szybko. Czyżby pierwszy... Ło, chyba będzie pierwsza śmierć. Albo nie? Okej. Okay. Dobra, chyba zgubiłem się, co się w ogóle wydarzyło. Ja mam dwie śmierci, tak? Zginąłem raz. Poczekajcie, przeanalizujmy, co się stało, bo się zgubiłem. Co tu się działo? Gained, dobra. Tu mnie naparzało, tu mnie nawala, skubana. Potem Dark Lantern się odpala, wracam do życia z połową zdrowia. Ale Phoenix daje mi chyba powrót z pełnym zdrowiem. To jedyne sensowne wytłumaczenie tego, co się wydarzyło.
Tak, wróciłem po raz drugi do życia. Gdzie to było to? Ten powrót. Reincarnated. Feniks daje mi powrót z pełnym zdrowiem. Tylko ciekawe, czemu 240? Ciekawe. Zużyłeś mi cały hit. No, miałem 24, rzeczywiście. A co on robi z tym hitem potem? Okej, okay, rozumiem. Tak, zużywa cały hit i dlatego daje mi zdrowie. Okej, okay, on leczy. Zużywa cały hit, żeby mnie wyleczyć za hit. Dobra, zamienia hit na leczenie. Okej. Okay. Ale też tracę hit wtedy. I potem, no to już muszę liczyć na to, że bez tego hita dobiję. Ja jeszcze miałem tutaj 19 trucizny. No dobra, zrozumiałem. Dobrze, że są te logi walki, bo bez tego ciężko by było ogarnąć wszystko. O, jakie miłe. Gain. O, tutaj coś zmienili. And 20 maximum health. Wydaje mi się, że tego kiedyś nie było. Nie wiem, może po drodze coś zmieniali, ale nie pamiętam. Mamy kolejny flame. Mamy kolejny funny pok. Można by znowu coś kombinować. Na przykład. Na przykład tak. Możemy kupić jeszcze 5 tych i mielibyśmy kolejny ten. Mamy miejsce kupione. Zarezerwowaliśmy sporo miejsca na tej planszy dla naszych wszystkich bajerów. Ale nie ma nic mrocznego tutaj, albo po prostu nie widzę, że coś jest mroczne, bo nie pamiętam na to patrzeć. Zobaczymy coś. Co to jest? A Vampiric Potion? Consume this and gain. Steal 5 life. Both characters drop below 80. Consume this and gain 1 and steal 5 life. Znaczy, w sumie i tak ja tutaj tracę bardzo szybko zdrowie, więc może ta. Może ta. Potka byłaby niegłupia. Czemu zbroja? Czemu w ogóle miejsce na tę zbroję? Fuu, ale ona widzę, że łączy się z płomieniem. Widzę, że zbroja będzie się łączyła z płomieniem. Ale kosztuje w cholerę, to trzeba by sobie zarezerwować na przyszłość. Mogę kupić czosnek, bo i tak będę mógł sprzedać za jeden. Premier opponent. No nie, no my nie musimy brać czosnku. To nie jest potrzebne jakoś super. No wygląda na to, że będzie się łączyć. I zarówno z kulą many, jak i z ogniem. No to trzeba będzie pod nią zrobić trochę miejsca. Bo ona jest tam 2 na. A nie, ona jest 2 na 3. No to tu się zmieści gdzieś. Wepchniemy ją. Dobra, to ja będę teraz oszczędzał pieniądze. Jedziemy z tym, co jest. Nie wydaję na nic więcej, bo muszę zarezerwować hajs na zbroję. Wow, a ta laska jest chyba gotowa na rozpierdziel? Stone Armor? Co to za. Mana Thirst! 32 hitu mi się udało zebrać. I uleczony o 300 czy 340. Okej, okay, ale nie miała szans. Nie miała szans z moim OP buildem na ogień. Ale faktycznie, spam ogniem jest przepotężny. Dobra. 18. No i możemy kupić. Zmieścimy. Stan. A, Sun Armor. Okej, okay. Holy Armor 55. Gain 2 for each holy item. Nie mam holy item, ale może coś się zmieni w trakcie. Stać mnie nawet na zakupy jeszcze takie. Więc jeszcze jakieś takie pojedyncze dingsy by wpadły, byłoby super, bo mógłbym już pozamykać temat dziur. Pozalepiać wszystko. Papryczka! Ona zarezerwuje papryczkę na później. I jedziemy z tym koksem. Wszystkie przedmioty Holly idzie przekształcić w Dark z kryształem fioletowym. Ciekawa taktyka. Ło, ta zagrała na karty tutaj. Chyba jeszcze nie grałem na karty na filmach, bo prywatnie grałem na karty. Dobra, pierwsza reinkarnacja. Ta se buffów nadała. Druga reinkarnacja. Czy można, jakby się grało na dwa Feniksy. Czy jakbym zdobył drugiego Feniksa, słuchajcie, to dostałbym kolejną reinkarnację? No dobra, i mamy coś nowego. Mamy Sun Armor. Fire items are also holy. Start of battle, gain 70, gain 1 for each holy item. Okej.
Every 3 seconds use one to heal for the and remove the debuff, two debuffs. O kurcze. Ale potęga. Czemu nie tu? A to jakaś dziura jest? Nie, co jest? O co chodzi? Czemu mi nie pozwala tu położyć? To jest 2 na 3 przecież, tak? Tu jest dziura! Dobra, okej, nie zauważyłem. Przed chwilą o niej mówiłem, zaraz jej nie zauważyłem. Świetnie. Dobra, to jest do ogarnięcia. To jest do ogarnięcia. Teraz trzeba by otoczyć te zbroje ognistymi przedmiotami. Więc możemy zrobić to jakoś tak, żeby to tutaj... Jakby to okiełznać. Tak będzie... No chyba, żebym tego funny packa gdzieś tu znowu przestawił. Albo wiecie co... Kurczę. Nie chce mi się przestawiać absolutnie wszystkiego, ale tu trzeba zrobić porządek. Chyba, żeby się zaraz wylosowało mi... Coś... Co pomoże mi tu się powsadzić. Jakby funny packa wylosowało. Jeszcze jeden pasek po prawej wolny masz? Co to znaczy pasek po prawej? Czekajcie, pasek po prawej w sensie... A, dobra, okej, okay, słuszna uwaga. Dobra, okej. Okay. Nie zauważyłem, Monster, masz rację. Mam jeszcze jeden tutaj pasek przecież. Jasne, jasne, jasne. Mam jeszcze miejsca więcej niż się spodziewałem. Okej, okay, no to trochę zmienia też, dziękuję. Tak, to trochę zmienia, bo można pokombinować bardziej znowu. I tak nie mam tylu ognistych przedmiotów, chyba żeby wszystko okrążyć. O, no właśnie. Więc nawet gdybym chciał... Znaczy możemy kombinować oczywiście, żeby jak najbardziej ogniście do tematu podejść. A nie, to musi zostać, bo tutaj jest bonus. Chociaż oczywiście można by teraz kombinować coś tu i poprzekładać jeszcze inaczej. Na przykład położyć tak i wtedy położyć tak i jeszcze tutaj położyć coś ognistego, pewnie Feniksa przestawić czy coś. Czy coś. Wiecie co? To też jest fire, tak? Czyli mogę zrobić tak. Nie? To też jest fire, więc to pasuje do plecaka. To też jest fire. Nie mam na razie mrocznych... Nic mrocznego tu nie wyleciało. Jeszcze papryczkę biorę. Zaraz ją gdzieś wsadzę. No właśnie, tylko teraz gdzie papryczki wsadzić? No, musiałbym przesunąć Feniksa, żeby papryczka była obok... Obok banana, ale no nie będzie na razie. Tu mam jeszcze miejsce w razie czego. O, tu można by coś już pouwalniać, powsadzać, pokombinować, zalepić dziury. Bo tu by się jeszcze przydało zalepić dziury. Zbroja też mogłaby dotknąć plecak, gdyby to przestawić. Zaiste. Ej, dobra, zróbmy reroll, może przyjdzie mi. Nie muszę się martwić, może przyjdą mi rzeczy. No nie do końca to co chciałem przyszło, ale... Ale okej. Okay. Możemy dalej zalepiać pojedyncze dziury. Mogę przesunąć ciebie tak, ale wtedy... To mi popsuje całą resztę układu. Zostawimy jak jest. Coś jeszcze ognistego zdobędziemy, to tu się wsadzi i będzie po kłopocie. Tarcza. Tarcza też widzę, że wchodzi w reakcję z ogniem. Czyli tarcza na rezerwę do późniejszej zabawy. A teraz zastanawiam się, czy jestem w stanie jeszcze wziąć ciebie i jakoś coś tu poprzekładać. Chyba jestem w stanie coś tu jeszcze pokombinować z tym miejscem. Żeby jak najwięcej ognia tutaj szło. Jakoś tak. Potem będziemy oczywiście próbować wsadzić jakoś te tarcze. Żeby też miała swoich... Tutaj, tu mamy miejsce na tarczy w razie czego chyba. Ale to później. Damy sobie papryczkę. Nie wiesz czemu nie. Dobra, chyba jestem gotowy na lot. Ta skórzana zbroja plus ametyt jest dark. Skórzana zbroja. To coś minęło. To rozumiem, że nic nie jest mroczne, dopóki nie ma tego mrocznego kryształu chyba, tak?
O kurczę, co ona tu ma? Dragon Scale Armor, ło panie, jakiś kastet. Jaki topór. Ale mi hita nabiło. U jakie tam 96 obrażeń? O! Mamy pierwszą przegraną. Ojoj. Ja, no i nawet taki berserker może pokonać piromantkę, jak widać. Da się pokonać piromantkę. Piromankę? Czy piromantkę? Już się zgubiłem. Dobra, bierzemy to. Sun Shield zrobimy. Mamy kolejny flame, no to wiadomo, że go położymy tu. Gain one for each holy item. Fire items are also holy. Use to heal and remove two debuffs. O kurczę. No to ładnie mnie sprawa. Tu mamy kolejną rzecz, ale już chyba tego nie poukładam z taką, z takim kształtem. Mogę wziąć to, ale to mi nie jest potrzebne. Mogę wziąć drugą zbroję i zrobić z niej zbroję ognistą, ale już nie chce mi się bawić. Dobra, no chyba z tym polecimy dalej. Kolejna, to będziemy już coraz bardziej dopakowani. Ano. Nie chcę iść na drugą zbroję. Gdzie ja to zmieszczę, powiedzcie mi? Gdzie ja wsadzę tę zbroję? No poza tym ona nie miałaby aż tylu przedmiotów wokół siebie, co dawałoby bonusy. Wiadomo, no sama z siebie zbroja pewnie jest fajna, ale... Nie, na jedną, mamy tarczę. To chcemy tarczę sobie też odblokować. A co w ogóle co to daje? Czekajcie, items give on attack melee sends to prevent damage, okej. Okay. I tutaj przedmioty dają plus 30% do tarczy. Czyli wszystkie przedmioty, które dają tarczę, to dobrze byłoby mieć tarczę obok ciebie. Tylko wtedy może chociaż... Aha. No dobra. Widać, z czym to się wszystko łączy, ale chodzi mi o to, że teraz jakiś bonus za to idzie, tak? Znaczy, że dostanę 30% jeszcze więcej tarczy. To może być kosztem jednej gwiazdki. A nie! A fire items also holy, a to chcę mieć holy obok siebie. Dobra, no tak, przecież jest synergia, to też jest holy, czyli bonus od świętego. Dobra, no okej, okay. To myślę, że możemy lecieć. Zachowamy sobie pieniądz, jedźmy z tym koksem. Stamina sak mi nie pasował kształtem, chciałbym znowu poprzemieniać, poprzerzucać. Co tu? Jezus Maria! Aż muszę zatrzymać. Ile feniksów? Kuźwa, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ja pierdziel, ona ma 4 feniksy. Jak ja mam to wygrać? What? Nie do zabicia. Absolutnie nie do zarąbania z tymi feniksami. Druga śmierć. Szybko poszło. 2 rundy zostały tylko. Mamy też Sun Shield. On attack. Wiecie co, no ta tarcza nie jest jakaś powalająca, biorąc pod uwagę jej bonusy. To dobrze szło, Staszek dostał przeciwnika OP. 71 hitu, no właśnie, nabił tego skubany. No tak, powiem wam szczerze, że... Aha, to w ogóle zżarło mi 2 płomienie chyba, nie? Też. No właśnie, mam wrażenie, że to... Co my tu mamy? Divine Potion, też holy. Ale co to robi? Okej, okay, odbiera też staminę przeciwnikowi. Items gained 10 shield, deal for damage. To jest dobre na przedmioty, które... Jak przedmiot da mi 10 shielda, to on zadaje 4 obrażenia. A tylko jeden przedmiot mam taki, który daje mi jakiekolwiek... ten... damage... shield. No, więc widzicie, to szaleństwa nie ma z tą tarczą, powiem wam szczerze. Dobra, to chyba robimy rerolla i szukamy jakichś innych rzeczy. Dawaj mieczek i jazda jak paladyn. W sensie to. Ale to będzie mi używało...
Nie, no moja stamina tego nie wytrzyma. Reroll. Co my tu mamy? To może z bananem działać, chociaż nie wiem, czy chcę. To mi się nie kalkuluje w tym układzie, żeby to... Znaczy, tyle slotów, ile potrzebuję, to tyle slotów to ma, tylko to oznaczałoby przebudowanie całości. Nie chce mi się. Nie podczas prowadzenia streama. Jeszcze jeden reroll. To co? Jedziemy? Na dwa Feniksy? Może bym sprzedał tarczę. Wywaliłbym tę tarczę. Powiem szczerze, ona mnie jakoś nie grzeje, mimo że jest ciepła. O, mamy w końcu coś, co jest dark. Proszę bardzo. Mamy w końcu coś, co jest dark. Dark Crystal. Remont. Tu by się, kurczę, ta czwórka ładnie zmieściła. Coś tutaj przeniósł jednak. Ale to nie jest takie... No tutaj nie za bardzo jest jak to przenieść, dziadostwo. No. Na razie odłożę. Bierzemy Feniksa. O Jezu, trzeba będzie kogoś go jeszcze wsadzić tu. Jakoś się chyba da radę. Tutaj to działa. A kryształ! O, nie, chyba że to sprzedam, to wtedy będę miał kryształ. Dobra, jest kryształ. Inflict 6 debuffs for each dark item. Chyba, żebym jeszcze ten kryształ miał w coś wsadzić, ale wtedy to nie za... Mogę wsadzić w Burning Torch, a mogę też w ciebie wsadzić, ale to wtedy nie będzie działało z Dark Lantern. A no właśnie, 7 debuffs inflicted gain 6 armor. Inflict fatigue damage. Co tu się dzieje? No właśnie, dużo płonie rzeczy. Tak naprawdę. Robimy remont. No mamy jeszcze, słuchajcie, papryczkę, które też lubimy, papryczki. Mocno. Latarnia musi być obok. Ale to musiałbym tutaj trochę inaczej ułożyć znowu rzeczy, żeby też ogniste rzeczy były obok latarni. To oznaczałoby naprawdę jakiś generalny remont. A mamy dosłownie dwie walki do końca, to się już nie opłaca remontować wszystkiego. Dobry wieczór, Tomaszu. Ale to i tak na to samo wyjdzie. Mamy jeden przedmiot, to też mielibyśmy jeden przedmiot. Mroczny. Nic nie wygenerowalibyśmy kolejnego, żadnego mrocznego. No właśnie, ale czy drugi Feniks w ogóle ma sens? Bo drugi Feniks, jak nie będę miał hitu, to on w ogóle mnie nie uleczy za mocno, nie? On attack lose 10 health before... Właśnie, teraz będę jeszcze szybciej zdrowie tracił, tak? Więc nie wiem, czy to jest dobre. Pakowy bachot kryształ chyba jest najlepszy. Sposób długi mecze z regeneracjami, więc ładnie podbijesz zmęczenie. No, tylko tu już papryczki nie zmieszczę też. Przez to, jak poukładane mam plecaki. Trzeba by było coś pokombinować, żeby to pomieścić. Chętnie wezmę tę papryczkę, tylko patrzę, czy mam jeszcze jakąś dziurę gdzieś tutaj. Mógłbym, dobra, chyba to zmieszczę kosztem tak naprawdę tutaj tych dwóch bajerów. Dobra, niech tak będzie. Zarezerwuję, nie ma sensu tego rezerwować, bo i tak nic z tym nie zrobię. Jedziemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, fuck! Ojojoj! Podobna akcja, jakiś smok, Obsidian Dragon? Ojojojojoj. I ona też, on ma te tarcze. O, pieruny. Walka na Feniksy. Dobra, ten się podniósł. O, zginął. Deadu. Dobra. Okej, okay. Udało się. O, jest Gubert. No ale jego już nawet nie ma sens, nie ma szans go spapryczkować teraz, nie? No bo nie ma na to miejsca. Znaczy, mamy ostatnią rundę, to on się nawet nie zdąży zmienić. Co dają banany? Banany dają staminę. Regenerację staminy co 4 sekundy. Bazowa, co 5 sekund, przepraszam. Jeszcze leczyło 4. Reroll zrobimy. Ripsoblade.
Znowu mamy to. Dwójki, fani paki mi dajcie. O, mamy, proszę bardzo, węgielek. Węgielek możemy wziąć. Dla jaj. Mamy to. No nie pomieszczę. Chyba jeszcze ogień mam jeszcze jeden do wrzucenia. Tu nic nie jest chyba mroczne. Korona. O! Pojedynczy dynks. Może być. O! Czekajcie, czekajcie. Wow! Drakoni korp z czymś się łączy. Poczekajcie, poczekajcie. Z czym się łączy? Aha! Okej. Okay. Z tym się łączy. Rozumiem. Dobra. Jaha. Już myślałem, że coś nowego. To też jest w ogóle ogniste, to też mogłoby stać obok tego. Nie musi, ale mogłoby. Dobra, mamy jakąś potkę, mamy miotłę, ale to miotły nie chcemy, może jeszcze jeden reroll. Co nam tu rzuciło? Banana nam wrzuciło, ale nie mam jak go wsadzić. Jeszcze ten reroll już jest za dwa, okej. Okay. Dobra, to chyba finiszujemy ten build. Dobra, jedziemy z tym koksem. Build na dwa. Ło, jakie trujące te wzięła sobie. Sztylety. Kończymy. Build na Feniksy. Cyk. Przywróciło mi lantern, mi przywrócił raz do zdrowia. Reinkarnacja. I wygrana. Dobra, dwa razy dostałem w pierdziel tą piromantką. No i poszło. Tych trofisz to dużo nie weszło za bardzo. I cała walka dała mi tylko połowę brązowego. 165 trofek. No dobra, mamy pierwszą grę za sobą. Zobaczyliśmy, jak wygląda pani piromantka. Piromanka? No jest piromanka chyba. Ale wiem, że jakoś tak było tu. Draconic Orb, czyli Pepper. Phoenix, Flame, Fire Pit. O, Fire Pit. Co to było Fire Pit? Fire Pit? Co to jest? Aha, chodzi o plecak. Dobra, jasne. Pierwszy mecz. No tutaj z godzinkę na jeden mecz jest zawsze, no. Przynajmniej jak tutaj próbuję wspólnie rozkminiać. Dobra, zobaczmy, jak się gra teraz panią Berserker. Berserker. Co ona ma? Co ona potrafi? Health drops below 50, enter battle rage. O, to widzieliśmy. During battle rage, items inside trigger 30% faster, you take 20% reduced damage. Okej. Okay. Ale nic nie daje ta... Nic nie daje ta... Ten plecaczek nie ma żadnego bonusu. Znaczy, to jest bonus plecaka, ale nie trzeba na plecaku układać chyba, tak? Czy... Nie, items inside, dobra, nie, jednak jest, plecak zawsze był ważny, no i jest, doczytałem, już widzę. Rzeczy w środku się triggerują szybciej i mam mniejsze obrażenia. Mamy też Banhammer na start. Damage, stamina, accuracy deals additional damage per empower, okej. Okay. Czyli będziemy chcieli jak najwięcej empowerów brać, żeby ten młotek był coraz potężniejszy. No dobra. Młotek modyfikuje inne przedmioty? Ja nie widzę, że młotek coś modyfikował. Forging Hammer. Chyba, że odkryjemy. Proszę mi nie mówić, co robią rzeczy, dopóki ich nie odkryjemy. Proszę mi nie psuć niespodzianki. New Ranked Game. Jedziemy. Zobaczymy. Nie masz Shadowbana, Dorsusek. Ale jeszcze raz będziesz o to pytał, to ci kurde kiedyś go wlepię. Czy Staszek może się oprzeć Banhammerowi? Oczywiście, że nie. Foteliarz. Właśnie testuję berserkerkę. Powodzenia. Dziękuję bardzo, foteliaszu. I pozdrowienia również dla ciebie. Proszę bardzo, jakieś tutaj fotele rzucić dla foteliasza. Czyli ogólnie będziemy potrzebować pewnie tych potek z bananami, tak? Kiedyś łączyłem świnie z młotkiem, ale nie tym młotkiem. Nie, nie, to był inny młotek. To taki młotek, co zajmuje 5 slotów. Ale myślę, że na początku warto wziąć. Co to jest? Gain 2 maximum health for each start of battle item. Dobra. To na przykład to. Okej.
Tu też mamy Start of Battle. To jest za jeden, to zawsze można sprzedać. Najlepsze w przedmiotach za jeden jest to, że można je zawsze sprzedać za jeden, więc teoretycznie są darmowe. Tak? O. Sprzedać jeden można zawsze. Mamy miejsce na później. Okej, okay, węgielek, coś tam. Na razie musimy bić się z tym, co jest. Więcej nie ma, patelnia. Na patelnię też graliśmy. Dobra, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Ona ma miecz, którego wcale nie ma. Nawzajem się oślepiamy. Ta walka jest powalająca. To najszybsza walka, jaką widziałem ostatnio. Co tam u was w ogóle, nie? Ehe. Jezu! Huh. No powiem szczerze, wygrałem z jednym hapekiem. To trochę farta trzeba mieć w życiu. Jest broń, standardowa z whetstone'em, mamy leatherback zapisany. Czarna parowa, kup mi żarcie, człowiek. Dostanie dwie super saszety. W sumie super saszety to jedno za taką cenę, ale dostanie. Dziękuję, czarna parówo. Czarny parów dostanie, proszę bardzo, możemy wrzucić teraz emotkę kota jakiegoś. Dobra, kupimy sobie więcej miejsca na przyszłość. Tylko tak naprawdę trzeba czymś bić. Więc weźmy sobie chociaż ten jeden podstawowy miecz. Mogę go oczywiście... mogę whetstone'em próbować go podbić. Może coś takiego zrobimy. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No na razie szału nie ma. O! Już się wkurzyła. No, po całe szczęście. Bo bez tego byłoby ciężko. Druga świnia. Czosnek. Leczenie. O, możemy zrobić jeszcze jedno, słuchajcie, leczenie. Głupie będzie, ale niech będzie. Głupie, absolutnie głupie, ale czemu nie? Świnka ma już max. I dodatkowo również więcej HP. Mamy też leczenie, mamy oślepianie przeciwnika. Pytanie, czy chcemy wziąć jeszcze jeden leatherback? Czemu nie, skoro się rzuca? Jedziemy. Mamy więcej HP. Mieliśmy przez chwilę jakąś tarczę. Znaczy ona ma tarczę, ale chodzi mi o defense, o armor. Berserkerka wygląda jak Cloud z Final Fantasy VII, tylko kobiecy. Sorry, Bazileus Mateus, ale... Nareczka. Wiesz, co dają świnie z czosnkiem schabowe? Aha. O, mroczny przedmiot. Mroczny kryształ. A w ogóle mówicie, że mroczny kryształ to jest taka rzecz, którą zawsze warto brać, jak się pojawi? To jest taki obligatoryjny przedmiot do brania? Jakie macie podejście do mrocznego kryształu tak po prostu? Kolejna epicka walka, no. Dobry wieczór, Pendragon. Bo faktycznie trzeba by porolować, żeby whetstone się pojawił drugi, wtedy moglibyśmy mieć lepszy miecz. Teoretycznie. Ma ładny kolor. No Ewa, po prostu najlepszy argument ever. Opponents below 30% health deal 50% damage. To akurat jest spoko, bo nam się to łączy z Berserkerem teoretycznie, tak? Z jej mocą. Axe, Duffelbag, Forging Hammer, Spiked Collar, Cheese. Series jakieś, o ciekawe. Ewa, jak to kobieta zwróci uwagę na ładny kolor. Ewa ma rację. Dobra, możemy wziąć, bo faktycznie to pasuje pod ten... pod zabawę z większymi obrażeniami. Tylko tak, to zadaje... ta broń zadaje lepsze obrażenia niż młotek. Młotek będzie zadawał obrażenie jak...
Jak będziemy mieli empower, a na razie nie mamy jak empowera robić. Mamy młotek, który oczywiście łączy się ze świnią. Mamy węgielek. Dajesz szansę na zadanie większej ilości obrażeń, liczby obrażeń. Mamy fanny packa, żeby przyspieszyć trochę nasze działania. Żeby broń atakowały trochę szybciej. Ale najlepsze jest to, że jeżeli mamy mieć whetstone, który daje bonus do obrażeń, to nie uda mi się fanny packa tak ułożyć. Możemy wziąć tarczę, ale czy nam tarcza jest potrzebna? Tarcza dla berserkera? Możemy rzucić kamieniem. Kowadło mi się spodoba, no jak na nie trafimy? Czy po wyleczeniu berserk z plecaka działa? Dobre pytanie. To bardziej bym chciał ten młotek chyba, żeby szybciej działał, ma cooldowna, ma 3,5. Teraz już trochę szybciej będzie działał. Jedziemy. Jaką synergię? Widziałem synergię tego. Młotka i świnki. Jakoś tak nie spada jej HP. Oho. Ale nas pojechała, typiara. Trucizna nas zabiła, no. Niestety, śmierć od trucizny jest. O, mamy to. Okej, jest whetstone. Dobra. Okej. To już zawsze coś na plus. Ciekawe jest to, że, patrzcie, młotek ma chyba synergię z Leather Armor, z tego co widzę, nie? To można by coś spróbować z tym zrobić, skoro ma tutaj synergię. Dragon Scale Armor. Okej. No to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Krystal w plecaku robiłby więcej. Proszę bardzo. Wydałem wszystkie pieniądze na ten boost, który teraz widzicie. Nie będę nic na razie przyspieszał, bo to musi sobie tu leżeć. Większe obrażenie ma od tych dwóch whetstone'ów. Za chwilę to i tak zniknie. I zobaczymy, co ten Dragon Scale Armor będzie robił. Tu synergie standardowe. Kryształ nie warto łączyć, warto go trzymać w plecaku. No to tak, go trzymam. Every five... Ale teraz pytanie brzmi, co 5,5 sekundy fatigue damage. To jest aż tak potężne? Ona już ma właśnie Dragon Scale Armor. O właśnie. No a, czyli młotek zostaje chyba. During battle rage, damage taken reduced by 50%. No proszę. No, ale jej battle rage się skończył po czasie. To ciekawe. Tak ma być? To mnie to w sumie ciekawi. Nie ma tutaj tej animacji, nie zobaczę tego, ale tak się zastanawiam, bo... Mam wrażenie, że po pewnym czasie rage się kończy. To on nie jest na stałe? Do końca walki? A, jest! For 5 seconds once. Dobra, tu jest napisane. Właśnie chciałem zobaczyć, o co chodzi. Nie pisało, tylko było napisane, błagam. Pamiętajcie o tej bardzo podstawowej różnicy. Pisać to może ten, kto w tym momencie stoi i ręcznie pisze. Jakby ta babeczka ruszała tutaj rączką i coś pisała na tablicy, można by powiedzieć, że ona pisała albo że coś pisało. A tu macie wszystko, jest napisane. Zawsze. Dobra, zobaczmy, co w sklepie. O! Axe! On hit, gain one damage. O kurde, tak po prostu? Siema, Orukun. Dlaczego ta gra wygląda jak fejkowe reklamy gównogierek na komórki? Nie obrażę mi Battle Battles, kurczę.
40. During battle rage damage taken reduced by... No dobra. Czyli to chwilowy battle rage jest, dobra. No weźmiemy pewnie, no i nawet ładnie będzie tutaj pasowało razem z funny packiem. Z tym, nie z funny packiem tylko... A nie, funny pack, dobrze, dobrze. Ty nie jesteś potrzebny, chociaż... Ale Gubert chyba wymaga, jak dobrze pamiętam, dwóch takich mieczy, chyba, żeby zrobić bonus. A to daje nam bonus do innych. A no właśnie, teraz trzeba pokombinować trochę. Chyba trzeba będzie zrobić taki manewr. O! Żeby to dawało też bonus tym broniom. To i tak ma plus jeden. I tu młoteczek. Dobra. Kupimy sobie jeszcze jednego funny packa. Przyspieszę jeszcze młotek. W takim wypadku jeszcze raz. Wungiel nam niepotrzebny chyba. Czerwony miecz to wampiryzm. Tak. Litery są wyświetlane bieżąco, to w tamtym momencie pisało. Nie wiem właśnie, gdzie są banany, bo nie wiem, jak mamy działać z naszą biedną staminą, bo nie ma żadnego banana, faktycznie. Dobra, reroll. I tak nie kupimy nic, ale może coś na przyszłość? Kurczę. Ale weź teraz traf dwa kolejne whetstone'y. No możemy próbować, może się to uda, bo ten sklep też ma coraz mniejszą szansę na common. A to jest common baby, light my fire. Eks kosztuje sporo staminy. Owszem, mamy teraz medium. Ale rękawice znowu trzeba by było kombinować. Chociaż nie, rękawice mają faktycznie jakiś... O, rękawice mają... Okej, Forging Hammer ma boost... on też ma... z tymi... Z butami również. Dobra, nie, buty, bo one mają też, zobaczcie, Empower, a Empower też wchodzi w połączenie. Dobra, to zarezerwujemy sobie te trzy przedmioty na przyszłość. Ze wszystkich możemy jakoś bardziej lub mniej skorzystać. Dobra, to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już auto w sztamina. No brakuje nam bananów. Ale dało radę. Na szczęście. Cie. O! A, zbroja z mrocznym się widzę. Aha, Holly łączy się z Corrupted Crystal, okej. No dobra, to co, bierzemy te rękawiczki i zobaczymy. Aha, tylko jeszcze trzeba jakoś będzie je tu połączyć. Co jest oczywiście szansa? Falcon Blade? Czekaj, czekaj. Dragon Claws. Zablokujmy na razie. Ok, Dragon Claws będzie, ok. Dragon Scale Armor, Dragon Claws, ok. I jeszcze to się łączy z butami. Gdyby jeszcze buty móc wrzucić... Czy on może w jednej rundzie w ogóle dwa przedmioty ulepszyć? Czy nie może? Fatigue pokonało już drugi raz przeciwnika. Ale to rzeczywiście jest związane z kryształem? No to Fatigue nie zadaje obrażenia w czasie, nawet bez kryształu? Przecież na tym to polega, że z czasem dostaje obrażenia od zmęczenia, nie? Jedno ulepszenie na rundę, okej. Dobra. To w takim razie na razie kupiłbym ten kamień i postarał się go tutaj... Może jeszcze jednego by się udało zdobyć, to byłby bonus. A tak dwa są potrzebne, nie? Na razie mogę zrobić tak, ale jak zemrzycie, to też... Też dwa są potrzebne? Ta. Hero Longsword, dobra. Na razie będziemy benefitować z tego. Patrzę, co tu jeszcze ciekawe. Oho!
Można by zrobić jeszcze jeden Leather Armor. Znaczy, przepraszam, Dragon Scale Armor, ale nie ma sensu chyba drugiego brać. O, mamy też więcej miejsca, też sobie to zarezerwuję. Mamy też to i tu nic się nie kombuje. Przy tym krysztale ty dostajesz połowę fatiga. Zadaje z czasem, ale dzięki sztowi zadaje coś większe przeciwnikowi. Mhm. No tylko co 5,5 sekundy dopiero zadaje obrażenia od fatigue. Szkatułkę, żeby co? Żeby generowały się gemstone'y, ale to... To jest spoko czy nie spoko? Wszystko się sumuje. Ale to gdzie ja to wsadzę, powiedz mi? Nie mam miejsca na tyle cudownych rzeczy. Corrupted Crystal. Dużo zbroi, dużo miejsca na kryształ. Wywal piach i czosnek. Z którego i tak nie korzystamy. Nie no, piach coś tam robi, jak już są dwa. Zresztą to też jest bonus dla Piggy Banka, tak? Można sprzedawać. Dobra. Niech będzie. Kupimy sobie skrzynkę. Buty chcę odblokować, żeby mieć po prostu odblokowane. Chcę zobaczyć, co robią buty. Jedziemy. Tam ma 3 banany. Weź pożycz mi banana, ej. Laska, ja tu żadnego banana nie mam. O kurde, już ledwo żyję. Właśnie jak mam zabić Rage'em, jak nie mam staminy, nie? Oj, chyba będzie porobione. No nie mam staminy, no. O! A teraz klasa jeszcze. Mamy coś takiego, Dragon Scale Cross. During Battle Rage, items trigger 40% faster. Tylko bez staminy to jest zabójcze. Stamina cost 0,07, a tu 1,4. Musiałbym chyba jednak coś, jakąś broń na razie odłożyć, bo to się nie spina. To też się nie będzie spinało, żebym to tak ładnie położył, żeby też się działo w środku. Ciężko z tym przedmiotem, żeby go wsadzić idealnie z inną. No, chyba, że właśnie tak zakrzywiony taka broń jak ty. Możesz dać radę. Chyba. Mam pomysł, jak można by to było ułożyć, ale no. Dobra, zobaczmy, jakie są klasy. Tutaj. Mamy tak, Blacksmitha, Generate a Flame. O! For each crafted item, the weapon gains plus the damage and uses less stamina. Fighter. A, to jest Brass Knuckles, to widzieliśmy. On hit, chance to stun. Decent items gain accuracy and crit chance during battle rage, trigger faster. Za darmo broń do nawalania po ryju. Deerwood Guardian. Damage taken reduced by 10%. Battle Rage lasts. For each nature item. Every 1 second during Battle Rage, heal for 7 and gain 2 mana. O, ciekawe. Ciekawe. Pack Leader. Wolf Companions are offered in the shop. When you have at least 5 empowered, you have 30% chance to resist debuffs. A to weapons gain 10% critical hit chance. No kurczę. I shaman. Runes are offered in the shop. Start of battle gain 1 luck for each socketed gemstone. No to jakby się nam to rzeczywiście rzucało, to jest spoko. Every 3 seconds use 2 to gain fine random... No to takie dość losowe. Przypomnę jeszcze raz, że wszystko, co będziecie mi pisać o rzeczach, których nie wiem, więc lepiej nie ryzykować w ogóle. Typu, widziałem pomysł o włączeniu 2 toporów. To przede wszystkim zastanawiam się, co robią moderatorzy, że nie usuwają takich podpowiedzi. To
To po pierwsze to pierwsze moje pytanie. Drugie pytanie, jak ja będę musiał się pokusić o to, żeby komuś timeouta sprzedać, to może to nie być tylko timeout. Więc proszę bardzo, nie robić spoilerów z rzeczy, których nie znam. Dziękuję, Dawidzie. Kurczę, i teraz chyba fightera wezmę. Bo taki na razie chyba najprostszy na start. Change to stun. This is items gain accuracy crit chance. Nie no, Ewa, ale ja też nie znam, tak? Też nie znam tych połączeń i jakby widać po komentarzu, że sugeruję za dużo. No przecież nie pierwszy raz siedzisz, nie pierwszy raz moderujesz, prawda? Dzień dobry, dobry wieczór. Kurczę, no chyba jednak jego, bo jak tak patrzę na te wszystkie rzeczy, to wydają się okej, tylko że no... Znaczy tak, tutaj mamy... To niby pod to, co będzie się działo, jest spoko. Ale jakiś taki niepowalający ten szaman. Weźmy to. On hit. Chance to stun. Decent items gain accuracy and crit chance. No do tego dodatkowo nie ma użycia staminy w ogóle, więc niech będzie. O, ser! To coś nowego. Gain 10 maximum health and random buff. Okej. Okay. O, i pojawił się... O, proszę bardzo, popsuty ametyst się pojawił. Weźmiemy sobie na początku trochę więcej miejsca na poukładanie tego wszystkiego. O, rany! I teraz weź to tu poukładaj wszystko. Parmezan. Ser na później zarezerwuję. Mogę kupić te buty, żeby zobaczyć, co robią w końcu. Dobra, zobaczymy Dragon Skin Boots, co robią. Tylko teraz cały czas zastanawiam się, no właśnie, tylko teraz tak. Młotek jest po to, żeby robić synergię, on sam w sobie nie zadaje dużo obrażeń, jak widzieliście. Najszybszą bronią jednak mimo wszystko jest ten miecz. Ten miecz powinien mieć przy sobie pewnie to, bo tu dałem jedno obrażenie więcej, ale najwolniejsza ta broń jest. W sumie ta z przyspieszeniem podobnie, to raczej byłoby warto robić tak prawdopodobnie. No trzeba poprzekładać wszystko. No tu musimy coś przyspieszyć. A tutaj to 40% przyspieszenia będzie... Ale tak naprawdę Dragon Claws nic nie robią, dopóki nie wejdzie Battle Rage. Tak? One nie działają jak poprzednie rękawiczki, że dają nam przyspieszenie, a potem dodatkowy bonus, tylko dopiero jak wchodzi Battle Rage, dopiero wtedy one dają te 40% szybsze uderzenia. Nie wiem dlaczego, ale jestem absolutnie zmęczony myśleniem nad tą grą. Nie wiem, chyba dzisiaj nie jest dobry dzień na Backpack Battles, tak coś czuję, ale to był jedyny dzień, kiedy mogłem w to zagrać. A czuję, że mnie, o Jezu, że mnie ta gra męczy, w sensie jestem zmęczony tym kombinowaniem. Mam takie PTSD z czasów dema, gdzie czułem, że mój mózg to w ogóle się topił przy tych wszystkich co chwilę zmianach tych układów. Nie lubię tego. Nie jestem w stanie się dzisiaj skupić na tyle, żeby czuć fan z klejenia tych kombosów tutaj. Chipped Amethyst. Chipped Ruby. On hit lifesteal 10% of dealt damage. Cyk, niech będzie. Ah.
jakoś to poukładać. Młotek ten w ogóle bym wywalił w cholerę stąd. By się stał z boku. Może jakoś udałoby się tak położyć te rękawice, żeby też zahaczały. No, widzę to, tylko musiałbym przebudować wszystko. Nie, nawet mógłbym zrobić tak, nie? I tak. I wtedy mam bonus do dwóch przedmiotów. Ale teraz muszę pokombinować, jak wsadzić jeszcze to. Na przykład tak. To już ma jakiś sens. I teraz musimy jeszcze gdzieś zmieścić to. Tak, mogłoby być. Chyba, że chcemy to też kupić. Ale to nie mamy buildu pod sokety. To możemy sprzedawać tak naprawdę. Rubinek w najszybszą broń. No to w sumie chyba najszybsza będzie teraz mimo wszystko. Aha, już aks nie leży na przyspieszeniu. W ogóle nic nie leży na przyspieszeniu teraz. Jak tak patrzę. Ta. Aki. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Gdzie jest banan? Uf. Gdzie są banany? Cleanse pre-random debuffs, gain empowered and 8 block. Jerzyk, ja właśnie spędziłem prawie 50 minut nad jedną zagadką w Island of Insights. Tam dopiero się mózg co poci. Dzięki, Jerzyk. No faktycznie, znaczy nie doświadczyłem, bo raczej łatwiejsze zagadki robiliśmy, ale tam faktycznie jak widziałem czasami, jak tam potrafi się wygenerować trudniejsza zagadka, to oj. Faktycznie. Dzięki. No dobra, to co bierzemy... Bierzemy ten ser, tylko jeszcze muszę go gdzieś wsadzić, więc muszę na początku kupić miejsce pod ser, dopiero potem kupić ser. No tak, nie mam żadnego innego jedzenia, więc nie ma skąd brać połączeń z jedzeniem. Dostałem jeszcze zielonego dziada. Często inflict poison. Cyk. No, ale przyspieszony przynajmniej będzie ten ser. Powiedzmy. No i co z tym młotkiem? Może ten młotek w ogóle wyjmijmy? Dopóki nie ma z czym go łączyć, to nie ma sensu go chyba trzymać. To może by się udało jeszcze wykombinować tak, że ser byłby na podwójnym speedzie. O, jakoś tak. Cze! I znowu mroczny kryształ, który można wrzucić w tę czapkę. Pytanie, czy brać czapkę, czy kryształ z czapką jest spoko. No, mamy tego gościa. For each buff. No to tak naprawdę to my te buffy to mieliśmy na poprzedniej postaci bardzo dużo. Możemy sobie zachować kolejne miejsce do... Kolejne rzeczy do zbierania przedmiotów. To co, zarezerwujemy sobie kryształ i hełm? I plecak? Tylko przez pierwsze 25-3 sekundy mamy redukcję. Ale mamy też zmniejszoną szansę na krytyka i na ogłuszenie. Nie mam mikstur, ale mam 4 sloty. Więc chodzi mi o sloty, o miejsce, bo nie mam zaraz gdzie znowu to wszystko wsadzać. Tego wszystkiego wsadzać, więc chodzi mi o sloty. Lepszy belt niż nic. Królik daje staminę. No daje niby. Increase base stamina, ale for each buff you have. Ile my buffów generujemy w ogóle?
niewiele, nie? Poza tym to jest przyspieszenie regeneracji o procent, 0,7%. Triggers 50% faster for each pet. Też nie mamy tego za bardzo. Królik na promocji. Jedziemy. Skąd... Ej, skąd ona ma... kosę? Kosa nie była unikalna dla tej trującej laski? Aż mnie to zdziwiło, że ona ma kosę. Cyk. Chip Ruby. Aha, one mogą się teraz łączyć, tak? O, mamy kolejny Ruby. Rubinowy. Co daje on w ogóle? Float Ruby. O! Obok siebie mogą być w taki sposób nawet. Ciekawe. Niech będzie jeszcze jeden. Ta postać ma kupon w prawym górnym? Co? Co czy ta postać ma kupon? Zwykła niebieska kosa jest klasowa. Myślałem, że to było jakieś ulepszenie tej kosy. No dobra, co z tą czapką? Teraz pytanie, jak to tutaj poukładać? Może niebawem trzeba gdzieś świnie sprzedać. No i chyba bierzemy Potion Belta. Daje możliwość znalezienia dodatkowych unikalnych broni. Prawym górnym? Nie rozumiem, co to znaczy kupon w prawym górnym. Dzień dobry, Reb. Plecak poprzedniej postaci. A no to jak mówimy o czymś, co było wcześniej, no to dobra, to już wiem, dlaczego nie wiem, o co chodzi. Specjalny przedmiot miał, okej. Okay. Młotek niestety nie ma żadnych tutaj połączeń. Hełm nie ma połączenia z młotkiem. Więc próbuję wykombinować, jak tutaj to poukładać. Żeby nadal korzystać z tych bonusów. Ale może wystarczy zrobić tak, nie? Cup of Discomfort. No właśnie. Tak można było zrobić. Reroll? Chciałem na to kiedyś zagrać. Ale to ciężko jest na to zagrać. Dobra, jedźmy. O kurcz. Coś czuję, że spłonę tu. Nawet na dwie broni mi się stamina szybko kończy. No ale udało się. Jeszcze dwie wygrane. Co my tu mamy? Cup of Discomfort. Przez 5 sekund. Aha, 15% szansa na to, że przeciwnik nie zdobędzie buffu. I leczenie jest zmniejszone. Okej, okay, i to jest dark. Tu mamy lepszą zabaweczkę. No, bo to za 5 mamy 3 i za 5 mamy 4, ale to daje mi jeszcze punkt staminy.
Może faktycznie wezmę jednak to. Jeszcze nie wiem gdzie. Attack health directly. Okej. Czy młotek to nie darmowy damage? A! Faktycznie, młotek nie ma, nie ma kosztu staminy. O, czekajcie. O, jest połączenie z Thorn Whipem. Faktycznie on ma zero. Kurczę, byłem przekonany, że Forging Hammer... Ajajaj. Faktycznie jest za zero. To ja byłem przekonany, że on jednak trzepie mi te staminy, ale chyba coś zmieniło się ze względu na te worki, co kupuję. Czy coś mi może regeneruje staminę? Jakoś tak nie czułem, że tracę. Ale faktycznie, ten młotek teraz przecież... Młotek przecież faktycznie... Może zrobimy tak? Nie. Wtedy topór nie zostaje bonusu. Ale nie będziemy kupować bicza, żeby zobaczyć co to robi, bo nad tego nie zmieszczę. Niemniej no właśnie zadaje mało obrażeń, jednocześnie zadaje więcej obrażeń za każdy empower, który mamy, tak? A tu mamy jakąś szansę na empower, chociażby z tych butów. Więc to taka jest różnica, bym powiedział. Kup bicz, fajny jest, bicza bym nie brał. No. I co mam teraz wybrać? Czy chcemy wziąć... Mana nam niepotrzebna. Ten pas mnie ciekawi, czy go brać, czy będzie jeszcze więcej miejsca na rzeczy. Może wezmę. Zrobimy rerolla, zobaczymy. Uuu! Float Ruby! Tak po prostu. To ja chętnie. To ja chętnie. Regular Ruby się zrobi z tego. Gdzie są banany? No właśnie też zadaję sobie to pytanie. Gdzie jest banan? Kiedy jest potrzebny? Ho, to jest to coś, co trzyma w ręku. No ale to stamina już zżerana jest. Czy młotek to robi jakiś... Nie robi synergii z niczym. O ja! A ta znowu z tym kociołkiem. Generuje sporo many. O, padła. Jeszcze jedna wygrana. Kolejne rubinki nam lecą. 20% lifesteal. Będziemy mieli kolejny rubin. I jeszcze jeden rubin. O! O, 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 o! Drugi topór. No właśnie, no to chyba czas sprzedać piaski czasu. I pokombinować, żeby ten topór połączył się z toporem. A co się wtedy stanie z tymi wszystkimi klejnotami? Wylecą pewnie. Ale co przenieść kastet? Kastet dobrze boostuje przecież, tak? Wszystkie podstawowe bronie bierze pod uwagę. A i tak będę musiał coś pozmieniać. Bo... Trzeba wziąć drugi aks. Aksamit. Wywalić na chwilę Hero Sword. No, będziemy kombinować teraz, żeby to poukładać. Ok, są obok siebie. Jest nawet przyspieszenie. Kastet akurat zahacza o oba.
Można by zrobić tak, że buty przeniesiemy gdzieś na bok, a tu damy na przykład ten młotek, który jest za zero. I on też będzie... Kastet też będzie zazębiał się o niego. No i można dać teraz tak. Ten lifesteal tutaj, o. W taki dziwny sposób można by próbować wygenerować. Możemy jeszcze kupić przyspieszenie na później. Albo od razu coś jeszcze przyspieszyć. Na przykład jeszcze raz przyspieszyć topór. Już tak. Chcę buty położyć na razie tu, bo nie mamy mikstur. Attacked health directly. Możemy tak zrobić. Attack help directly. A co daje to? Healing is amplified. Jak w armor. Nie starczy staminy. Ale starczy, bo już oddaję worek. I szukamy banana. Ten kupon zwiększa rzadkość. Where banan? Mamy staminę kolejną. Ale ja się pytam, where banan? O, Rubin. Pięknie. Znowu mamy tego kolegę. Dobra. Dużo rubinów. Okej, jedziemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, widzę, że ktoś idzie na wampiryzm tutaj. Jakaś super karta. Platinum Customer Card. Mhm. Na postaci banan, ale banany są zawsze. Jak dobrze znam, to banan to jest common item. Oczywiście, że lecimy w survival. Ło! Ło, jak wykaszaniło. Double X. On hit gain to damage. Stamina cost 2. Battle Rage Enter, trigger extra attack, damage gain increase to 3. O kurczę. No dobra, mamy... Jaki to jest duże, that's what she said. Pieruny. Ale wielkie. Trzeba coś pokombinować z tym układaniem tego wszystkiego. Patrzę, co tam w sklepie ciekawego. Bardzo szybko też daje obrażenia. Weapon. Attacks faster. O, w backpacku increase base stamina regeneration by 10%, czyli warto go trzymać poza plecakiem, tak? Increase base stamina regeneration. Żółte poza... przepraszam, w plecaku żółte. Więc myślę, że spróbujemy go tak wsadzić na razie. Bo Caster i tak ma bonusować tylko broń. Tu mamy przyspieszony topór dzięki temu o 40% podczas walki. No można by próbować położyć też młotek obok, żeby szybciej atakował młotek, ale to większej chyba różnicy nie zrobi, ale niech będzie. No młotek jedyne co to nie jest wsadzony... Młotek nie jest wsadzony w plecaczek. Można by kombinować, żeby wsadzić jakoś młotek w plecak. Co jest do wykonania? To by się dało zrobić. Coś pokombinujemy zaraz. Na przykład tak. Dwie bronie są w plecaku. Tu jest super przyspieszenie. Co możemy zrobić w ogóle coś mega chorego? I po prostu zrobić... No poczwórne? Nadal jest realne zrobienie poczwórnego przyspieszenia. O mój Boże. To będzie dzikie. He! 40% szybciej, bo 4 fanny paki. Spoko. Jakieś rubinki do środka.
O. Niebieski. Ten ma być gdzieś w plecaku. Serek jeszcze tu możemy przyspieszyć, żeby więcej health'a zdobywać, czyli zdrowia. Kombinacje alpejskie? O panie. Dalej mamy medium zużycie. Pytanie, czy możemy dorzucić już miecz, czy nie dorzucamy miecz? A, jeszcze to trzeba ułożyć dobrze. Na przykład tak. Kastet jeszcze trzeba poprawić. Na przykład tak. Kastet już zalicza obie bronie, a o to chodzi. Przyspieszyć kastet rękawiczkami. Możemy zrobić też tak. O! Wtedy kastet też jest w plecaku. I on też będzie się szybciej odpalał podczas Battle Rage'a. Jedyne co zapomniałem zrobić, to wrzucić kastet do plecaka. To teraz widzę, że to ma sens. Można by zrobić... Nie, tego już nie obrócę jakoś tak za bardzo, żeby jeszcze zboostowało to. Ale chyba w Whetstone niech sobie boostuje przede wszystkim najszybszą broń, no. Z najszybszą będzie Double X. Sprzedać już miecz? Miecz sprzedaj. Mhm. Dobranoc, Ula. No dobra. Możemy sprzedać. Ha, chcemy wziąć w ogóle Jinxa? Ja lubię grać na ptaka, że tak to ujmę. Ptak jest spoko. Co 3 sekundy przyspiesza nam wszystko. Tylko pytanie, czy stamina to wyrobi. Czy stamina jest w stanie wyrobić z tym, co tu się będzie działo. Trzeba tu świnkę jakoś przestawić. To nie czerpie ze świnki. O. Trzeba coś... Trzeba poustawiać. Więcej z tego zyskać. Może tak być, bo niech będzie, że kastet dostanie, bo wtedy to jeszcze benefit jest z tej. No dobra, Ptaszor, chodź. Dobra. Ptaszor przyspiesza przedmioty ze swojego zasięgu. Takoż robi. No, bo w sumie to są jedyne przedmioty, które wymagają przyspieszenia zasięgu. Chyba jest gituwa. Nie ma znaczenia, gdzie to leży. A, jest znaczenie, dobra. No, jeszcze kryształ. Reszta chyba nie ma. Wszystko, co miało być przyspieszone przez ptaka, chyba jest. Chociaż, no, młotek nie jest przyspieszony przez ptaka teraz. Ale młotek mi chyba najmniej boli, chociaż on akurat najbardziej by skorzystał na przyspieszeniu. Zobaczyć, ile ma DPS topór na koniec walki. No dobra, ale mógłbym... Znaczy, albo zrobię tak ptaka i nie sięgnie do... No, kryształ zawsze mogę też tak położyć, ale nie sięgnie mi do sera wtedy. Musiałbym ser przenieść. Ser nie będzie korzystał w takim wypadku z tego benefitu tutaj, ale coś innego może się tu znajdzie, co będzie z tego benefitu korzystać. Dobra, okej, ale mamy jeszcze rolowanie po sklepie. Mamy jeszcze pieniądz. O! Ale milusio. Rubiny się sypią? Porąbane. Gdzie są potki, gdzie są banany, ja się pytam. Nigdy nie gram na lampę Aladyna. Także na lampę Gina. Mega dziwne jest. Mamy jeszcze to regenerujące. Gdybyśmy chcieli brać. No jest też taniej. Banany mi dać. O. O, proszę. Aha, teraz to niepotrzebne, bo sprzedałem miecz. No właśnie, sprzedałem miecz, a miałbym możliwość zrobienia super miecza teraz. Mogę kupić sobie szafir. Żeby tu się ulepszył szafir. Pewnie to zrobię. Niech się ulepsza.
Co, jeszcze jedną skrzynię klejnotów? Every few seconds gain, use 7, gain 8 maximum health, 2 and your healing is increased by 50% once. Hard container. Czemu jagody miałyby przyciągać banany? Co to jest za jakaś strategia? Mamy znowu niebieski. Możemy sobie wziąć drugi ser. Zarezerwujemy sobie ser. Dobra, dziwne rzeczy się wydarzyły, dziwne rzeczy poukładały się. Zobaczymy, jak to będzie działało, bo mamy nadal medium. No dobra, zobaczmy. My tutaj ciupie. Ale build jest całkiem dobry. Gdyby jeszcze zapanować nad, słuchajcie, nad staminą, żeby się tak szybko nie kończyła, tak? To myślę, że jesteśmy w stanie zrobić... O, jest banan! Wreszcie! Jest banan. Ser przyciąga banany. Gdzie to jest napisane, że ser przyciąga banany? Bo to pierwsze słyszę. O takiej nowalijce. Rzucimy tutaj niebieski, żeby też przechodził bezpośrednio w zdrowie. Tak, bo to może być 30% szansy na to, że atak uderzy w zdrowie bezpośrednio. Tak? To sobie zaczniemy ulepszać. Mamy banana, no to najważniejsze, że mieć banana to jest jak wszystko mieć. Wygrać życie. Chodź banan, zaraz cię gdzieś umieścimy, bo nie wiem jeszcze gdzie cię umieścić. Tak, żeby na ptaka, o ptaka jeszcze zahaczyło, to chyba wiem co muszę zrobić. O, mamy przyspieszenie banana teraz. I dodatkowo banan jest obok sera, też jest super. To jeszcze przydałoby się kupić ser i jeszcze go gdzieś zmieścić. Na przykład można by zrobić tak. Problem taki, że nie są obok siebie. Najlepiej byłoby, gdyby banan był obok kolejnego sera, ale do tego potrzebujemy mieć miejsce, więc musimy poszukać miejsca. Tu mamy mieczek. Tu wiadomo, że będzie chciał. Tak. O! Perfect ametyst! Perfekcyjny ametyst za 16 golda? O, pieruny. To trzeba zapisać sobie. Jest też potka na siłę, która z bananem da nam lepszą potkę. No i teraz będzie wyrzucanie rzeczy. Bo nie zmieścimy. Dobra, rezerwuję też potkę na siłę. Nie będę w takim razie więcej pieniędzy wydawał na razie, bo... No chyba, że coś sprzedamy. Może sprzedamy leczenie, albo sprzedamy... Co możemy tu sprzedać? Może to gówno, ten jeden... Jedno obrażenie to niewiele zmienia. Może sprzedajmy tak i zróbmy po prostu miejsce. Kurna, dalej nie ma miejsca. Chyba będę musiał jedną regenerację zdrowia wywalić. Sprzedać. Może tak. I teraz możemy wziąć potkę, która daje nam... dwie staminy i daje nam empower dla młotka, tak? A, musimy zobaczyć jeszcze, jakie obrażenia zadajemy. Tak w ogóle. Ale co mnie jeszcze tutaj boli, że chciałbym to obok banana położyć, ale to znowu jest nierealne na chwilę obecną, bo miałbym jeszcze lepszy. Tylko to zeżre mi banana, to jest najgorsze. Że jak chcę zrobić lepszą potkę z bananem, to mi żre banana. I tracę banana. Mam pas na potki. Mam. Mogę położyć tak. Więc... First potion inside consumed, gain a random buff. Także to nie jest jakieś powalające, ale jest. Kamień w skrzynce jest, to prawda. Już nie jest w skrzynce. Zerwać. No, jak jest pas obok pasa, mamy 4 potki, to jest największy bonus. Tylko to wtedy trzeba mieć potki, nie? No jakby... Nie mam potek.
No dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie na razie. Zachowuję też pieniądze, żeby zarobić jak najwięcej. A, tylko nie wiem, czy świnka teraz... Dobra, świnka jest nieefektywna. O mój Boże, co tu się dzieje? Okej, ta też poszła w ogień. Ale coś jej się chyba nie uda wygrać. Zżarł łopotkę. Dobra, zobaczmy, jak wygląda... Jeszcze nie mam żadnej... Aha, no mam przegraną, tylko mi się zregenerowało, ale... I chciałyście zobaczyć, jak wygląda sprawa zadawania obrażeń? To macie odpowiedź. Macie odpowiedź, jakie obrażenia co zadaje. Double Axe 268. Brass Knuckles 27. Forging Hammer 11. Fatigue 3. No ale Fatigue teraz nie patrzymy, nie? Młotek nie zadaje praktycznie żadnych obrażeń. Nawet Brass Knuckles nie działa za bardzo. Klepanko po toporem poważne. A ona ma bardzo rozbite, zobaczcie, jakie ma wyrównane obrażenia. No dobra, słuchajcie, tu się nam tworzą lepsze zabawki, lifesteal. Jeszcze lifesteal mamy, tak? Tu mamy... A to się łączy? W sensie mamy 25 plus 15 plus 10? Tak to jest kalkulowane w grze, czyli 25 plus... Mamy 50% lifesteal na obrażenia? Kurczę, wiecie co? Trzeba to sprawdzić w danych walki jeszcze. O! Jeszcze jeden rubin. Bardzo fajnie. O, i to też trzeba połączyć ze sobą tutaj, czekajcie. Okej. No ale mamy też ten pierdzielony perfekcyjny ametyst. 16 golda, tyle ile potrzebujemy. Mamy, możemy zarezerwować na później to. Chyba nie chcemy kolejnych rękawiczek. Ale zobaczcie, że kolejne rękawiczki pasowałyby idealnie tutaj. Nie? Młotek, znowu rękawiczki tutaj ułożone, nie? I znowu przyspieszenie. To byłoby chore przyspieszenie tak naprawdę. Rubinek w skrzynce jest, tak. Dorzucony. No to musimy wziąć, no. Dziękuję. Powoli, nie ma gdzie tego wsadzać. Your opponent's healing is reduced by 40%. Kurczę, no i teraz nie chciałbym usuwać z topora tych wszystkich kamieni, które to są, bo ładnie działają, więc chyba na 200, nie, no błagam. Nie chcę tyle. Możemy zrobić po prostu w zbroję wrzucić i będzie your opponent's healing is reduced na razie. Albo co 2,5 sekundy możemy czyścić cleanse random debuff na sobie. Kupimy sobie jeszcze to. Wypełni ładnie dziurkę. Dobra, nie robimy rerola, mamy zarezerwowane. Rezerwujemy te rękawiczki, czy olewamy rękawiczki, czaty? Połączyć banana z dwoma serami z pojedynczego plecaka. Właśnie chciałem jakoś je tu połączyć, ale jeszcze żeby jeszcze były połączone z ptakiem. To już tak dobrze nie będzie. A ptaki tak boostuje mi prędkość tutaj, nie? Więc... Nie triggerują się może od banana dwa sery, ale ptaszek generuje też coś tutaj, więc... Rękawice plus blad amulet, ale to trzeba jeszcze trafić na blad amulet, tak? To wiem, tam było tam zabieranie życia mocno, nie? Dobra, olewamy, niech będzie. Ale łuków, faktycznie. O, Jelona ma łuków. Jak ona jest w stanie strzelać, przepraszam bardzo, z trzech łuków naraz? Czterech! Po cztery łuki naraz. Porąbane. No i proszę. Pykło. Jajko. I jeszcze jeden ser. Zielone. Co to było zielone? A trucizna. Okej. Okay. Będzie to można zaraz połączyć. No dobra, teraz możemy ametysta przenieść tu. To przenieść tu. Żeby lifesteal działał najpotężniej jak się da. Niech się tam boostuje. Mamy kolejny ser. Mamy kolejny Corrupted Crystal. Nawet ręcznie potrzebny. Not enough cheese.
możemy jeszcze przesuwać. No właśnie, mamy niby to, ale nie sądzę, żebyśmy zdążyli to jajko teraz, wiecie... Żeby to jajko się teraz narodziło w dwie rundy, skoro mamy do końca trzy rundy. Serowy żelek jest dobry. No ale to jeszcze trzeba by tego gościa tutaj w ogóle złapać. Ale teoretycznie, wiecie co, to do Weapon Socket też byłoby spoko, jak tak sobie myślę. Bo... To daje możliwość, jak przeciwnik ma mało zdrowia, to zadaje jeszcze większe obrażenia. To może nie być głupie tutaj. Pytanie, czy chcemy jeszcze jeden ser? Jakoś tu by można było pokombinować, żeby go zmieścić. Dobra, kupimy na początku to. Żeby wykombinować jakoś tutaj potem te połączenia między serami a bananami. Zarezerwujemy sobie ser na przyszłość. No to chyba tyle na razie z zabawy. No bo nawet jak pokombinuję coś tutaj z tymi serami, no to do ptaka nie sięgnie. Jakkolwiek to brzmi, no widzicie teraz żadne... Mam boost, ale to sery nie dostają boosta, bo nie sięgają do ptaszka. Musiałbym kombinować jakoś jednak tak, ser i ser, jakoś tak, żeby chociaż jeden ser ten działał z tym, a wtedy tutaj mamy jeszcze taką niewykorzystaną moc czegoś. Żeby coś się szybciej triggerowało. Ptaka piętro niżej. Czemu ptaka piętro niżej? Czy się dałoby to więcej... Tak, piętro niżej? Tu trzeba mieliśmy pokombinować ze świnią, bo świnia to nie za bardzo jest... Jeszcze gorzej. No właśnie. Świnia musi to jeszcze tutaj... Daje bonus śwince? Nie daje bonusu śwince. Łuka patrzącego w dół. Czy Jinx się patrzył w dół z góry, w sensie tak na to wszystko. No można by coś pokombinować. Jak widzicie, pozbyłem się świni, bo mnie denerwowała. Stawmy jeszcze wyżej ptaka. Chyba, że nie trzeba. No dobra, trzeba by. Tylko wtedy właśnie Brass Knuckles nie jest w ptaku. Jakby to tu... Tak będzie lepiej? Chyba tak będzie git. Ale no nie, znowu nie sięga jedzenie. Ale to się da poprawić, chyba. O, w mordę, coś, co tu się... Ojej, popsułem. Co tu się... Ej, tak. Gdzie jakieś chore rzeczy. Dobra. No jedynie ten jeden ser nie sięga. Można by znowu coś pokombinować z tym serem, ale... No tak czy siak. Nie, no potrzebowałbym... Dobra, rozkminione. Wsadzę to pomiędzy. Dobra, i teraz wszystkie żarcia są obok siebie i jeszcze dodatkowo ptak też śpiewa na ser. Chyba jakoś to daje radę teraz.
Są myśl, zrobiłem się głodny. Ser? Co 4 sekundy daje 10 maksymalnego HP-ka i random buff. O, drugi. O, mamy drugą potkę. Która może być super potką, jak dobrze położymy. Dobra, biorę. Strong Healing Potion się przyda, potem go postawimy na... Znaczy, nie musimy go stawać na tym. Ale możemy. Tarcza. Dobra, jedziemy z tym koksem. Witam, Karma. Kocia czy psia? Co on ma? Jaki zawalony plecak. O, mighty enemy. Ale do czasu. Do czasu aż dostał krytyka za 104. Ojej. Potoki jedna po drugą. Potoki się buffują. O, mamy jeszcze jedną tę. No jakbyśmy chcieli zrobić podwójny pas zabawek, to możemy teraz kupić. Mamy jeszcze float ametyst. O, mamy, proszę bardzo, blad amulet. Do wysysania zdrowia bardziej. Mamy jeszcze jedną potkę na staminę. Kurczę, no to teraz można pokombinować z układem tych potek. Bo możemy zrobić, słuchajcie, tak. I wtedy jeszcze jedna potka tu. Nie, i mamy trzy potki już ładnie poukładane. Jakby się jeszcze banan pojawił, to byłoby super. Zrobiłem to oczywiście kosztem sera. Float ametyst. Jest za jeden. Prawie jak za darmo. Tu mamy jeszcze żółty dynks. O! Żółty kamyczek obok żółtego kamyczka. No i lecimy. Nie będziemy robić rerola nawet teraz. Czemu mam zablokować zmianę kamyczków żółtych? Chyba chodzi o to, żeby coraz większy poziom był tych kamyków. Aha, że sprzedać kamyki i mieć ser. Dostanę 1 na 15. To takie trochę nieopłacalne się wydaje. O! 6 golda, 9 staminy. Pięknie. Czyli mówicie, żeby jednak je zablokować, żeby się nie łączyły ze sobą. No dobra. Jedziemy. Jak mamy zdążyć jeszcze jeden przebieg w pół godziny? O Boże, co tu się dzieje? Laska na wampiryzm chyba poszła. Ojej. Ojej. Ile bloku. Oj. Dobra, poszła pierwsza potka. O, już! A jednak zdechła. Jednak zdechła. Niebieski klejnocik. Niech se będzie. Chociaż akurat w armor niebieski nie jest potrzebny. Nie daje za wiele. Można sprzedać niebieski, jeżeli będzie w ogóle hajs potrzebny. Kupię ser. Mamy rękawiczki. Ale nie chcę mi się bawić w rękawiczki. Mamy podcast. Co ona w ogóle dawała? Character, consume this and gain one and steal five life. Można by podkę kupić. Mieć wtedy wszystkie podki. Okej. Reroll. O kurde! Perfect Emerald wyszedł. Oho! Nie stać mi, ale może na ostatnią rundę będzie. No nieźle.
grubo. No dobra, lecimy z tym koksem. Nie ma co tu już mulczyć, zostało nam... A nie, survive one round. To co ja będę rezerw to robił? Jedziemy. Dobra, zakończmy to. Okej. Ostatnia... O, żeż wryj. No omega, słuchajcie, legendarny boss na koniec, jak widzę. Oj. Legendarny boss. Ale co? O, żyje. Legendarny boss padł. Ognisty, legendarny boss nie miał nawet szans piechodnąć. Proszę bardzo. Pięknie. Ale muszę powiedzieć, że grubo. No. Na samym końcu... W ogóle wszystkie debuffy zeszły. Aha, tak, bo ona zamieniała debuffy na życie. Ale no proszę bardzo. Krytyczne obrażenia. Nawet Brass Knuckles dobrze tam zaczął próbować zadawać obrażenia. Kejnam, dlaczego mam bana? Kiedyś upomniałem na czacie, że ktoś podał spoiler, od tamtej pory nigdy nie czytałyśmy wiadomości. Teraz sprawdziłem, zobaczyłem, że mam bana. Nie wiem. Nie kojarzę sytuacji. Ja nie pamiętam każdej osoby, która dostaje nagrodę specjalną. Najwyraźniej, jeżeli dostałeś bana, no to musiałeś naprawdę przeskrobać. No, ja nic nie jestem w stanie teraz stwierdzić, bo nie mam żadnych wykazów. Kto za co przewinił. Natomiast pytanie do moderatorów, czy kojarzą? Bo może ktoś z moderatorów zasunął bana dla kolegi. Bana na pewno nie sypią się za nic, więc... Tyle mogę powiedzieć. Heal mają pokazać. No właśnie, zobaczmy ten heal. Flawless Ruby 132 wyleczył. Regular Ruby 105. Flawed Ruby zaledwie 7. Okej, okay. To chodzi o te wrzucone tutaj w tasaczek. No widzicie, tak, to są te dwa, co wysysają życie. Widać, ile życia wyssały przy uderzeniach. No to ładna regeneracja zdrowia była w sumie dzięki tym rubinom. I muszę powiedzieć, że faktycznie jak do tej pory podchodziłem dość pasywnie, niechętnie do skrzynki z klejnotami, to tak patrzę, że te klejnoty potrafią zrobić robotę. No, gdyby nie to, to by mnie dość potężnie nie leczyło tak jak teraz, tak? Niby zajmuje dwa sloty, ale wykaszania z siebie te klejnoty widzę, że są całkiem niegłupie. Do tej pory jakoś nie grałem często na klejnoty. Czyli się stakują, tak. Ile na koniec Axe miał DPS-ów? A no to już widzieliśmy, tak? A, DPS-ów. A to damage dealt chyba, tak? Nie wiem, ile to DPS-ów będzie, ale zadał 584 obrażenia, czyli całkiem nieźle. Build pod klejnoty. No, to też musi dobra broń dojść. Dwie skrzyneczki z klejnotami. Dobra, no ale wygraliśmy i może jesteśmy jeszcze w stanie rozegrać szybką jedną rundę. O, aha, no tak, nabijamy sobie brąz, oczywiście. Ale nabiliśmy 48. Znaczy, wiecie co mnie ciekawi? Dostałem 48 postacią, która więcej razy wygrała i mniej razy zginęła. Tylko raz zginąłem i mam 48 punktów, a graliśmy piromanką i dostałem 52 punkty, mimo że zginąłem chyba ze 3 razy czy 4. Czyli mniej razy wygrałem. Czy ktoś mógłby wyjaśnić, dlaczego jest taka różnica? Gdzie to powinno być moim zdaniem na odwrót? Czy ja coś źle rozumiem? Że nią mamy więcej? A ja was teraz na czacie jeszcze zapytam, jaką klasą byście chcieli zagrać ostatni przebieg. Rozpocznij ankietę, tak. To od słabych przeciwników zależy? Im słabsi przeciwnicy, tym mniej?
W sumie, jak on, może nazwijmy ją raperka, słuchajcie, żeby było śmiesznie. Nazwijmy ją raperka. Proszę bardzo, można się wypowiedzieć w ankiecie, kim gramy na koniec. Fajny kostium odblokować? Można by. Reaperka. No Reaperka byłoby zbyt takie właśnie poprawne. Widzę, że co, najwięcej waszych głosów jest na raperkę, ale łuczniczka też ma dużo głosów. Łuczniczka i raperka. Praktycznie bitwa o 1%. Czyli albo łuczniczka, czyli klasą, której jeszcze nie graliśmy. Raperka albo łuczniczka. Reaperka. Robin Hooda właśnie, kurczę, mocno... Jutrzejszy odcinek Robin Hooda będzie mocno strzelecki. Poszedłem zabijać bandytów na mapie i... Ojej, jakie tam dziwne akcje czasami się dzieją z tym strzelaniem z łuku. Ale muszę powiedzieć, że jest satysfakcjonująca walka z łukiem w Robin Hoodzie. No dobra, słuchajcie, zatem raperka wygrywa 41-37, powiększyła jednak swoją przewagę, więc zatem, szanowni państwo, zagramy sobie na koniec szybką rundę raperko, tylko to będzie szybka runda. Muszę ją zmieścić w 22 minuty. Nie, no wiadomo, tak się śmieję, może być i dłużej, ale zrobimy trochę speedrun, więc postaram się w takim wypadku podejmować szybsze decyzje. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, banan na start, już mi się podoba. Bardzo chętnie. Świnka na start też jest spoko. Chociaż świnka na start jeszcze musi mieć czym świnkować. Co to było? Chance inflict, aha. Dobra, czyli im więcej przedmiotów, to tym lepiej. Świneczka z leczeniem może być też. Wooden sword, żeby jakiekolwiek obrażenia by zadawać może? To za jeden jest tak naprawdę, no, darmowe, ale... To na przyszłość. No właśnie, Korle nie gra w Rubina, jednocześnie mamy łucznika, którym lubi zawsze grać. Ale słuchajcie, Korle mówi, że mu się nie podoba... saturacja gry. Kolory mu się nie podobają i że jest ciemna. Ja nie mam ani z jednym, ani z drugim problemu, więc gram. A do tego w sumie biega się całkiem fajnie. No i biega się to trochę jak w symulator. Widać, tam jest dużo takich symulatorowych rozwiązań. Więc jestem absolutnie zdziwiony, że nie gra, ale... Jego strata! Jego strata. No dobra, to co teraz? Co my tutaj byśmy chcieli... O! Aha, no tak. To będzie pochodnia. No dobra. Bierzemy to, żeby tutaj boostowało to. Szybki reroll karty. O, moglibyśmy grać na karty w takim wypadku. W sumie... Nie grałem nigdy na karty. Z wami chyba? Może warto zagrać na karty po raz pierwszy. Oj, karta się już pojawiła. Bo karty działają tak, że... Co chwilę odkrywamy kolejną kartę i trzeba dobrze je poukładać, żeby karta po karcie dawała fajne kombosy. I czasami mamy jakieś warunki typu if the number of cards before is even, gain 2 regeneration. Więc chcemy na przykład, żeby
żeby na przykład, czekajcie, jest even i odd, odd to nieparzyste, even to parzyste, więc chcemy, żeby to była parzysta karta, więc bez, zaraz zarezerwujmy ją na przyszłość. I jedziemy. Musimy tylko układać, o jak ładnie się przygotowała. Musimy tylko aktywować karty jedna obok drugiej. To jest jakby początek naszego długiego staku kart. Okej, okay, mamy drugi raz tę samą kartę. Mamy też banana. No teraz to banany się sypią, jak ich nie trzeba. No dobrze, no to bierzemy ciebie, tylko to nie będzie niestety druga karta. No, aha, number of cards before is zero. No tak, czyli tego nie liczy. No właśnie. If the number of cards before is even. Więc no właśnie, no właśnie. Trochę się nam nie do końca fortunnie rzuciły karty, ale zaraz będziemy kombinować. Nie chcę chyba drugiego banana, bo na razie nie jest nam potrzebny. Myślę sobie o jakimś zwykłym sztylecie. Może by się przydał zwykły sztylet. To zadaje 1 na sekundę, to 1,4 na sekundę. Możemy kupić Whetstone i próbować rozwinąć ten miecz. Kurczę, miało być szybko, tak? A to teraz już dylematy są, jak to wszystko umieścić. Ale no nie chcę brać drugi raz tej karty, bo trochę za wcześnie. Chcę inne karty. Tu mamy za darmo obrażenia. On stun triggers. W ogóle najlepsze jest to, że gra berserkerką jest super pod ogłuszanie, bo na ogłuszaniu daggery mają dodatkowy atak. Więc jak gramy na ogłuszanie, o, a tam ten młotek chyba ogłuszał, czy co tam było, coś co ogłuszało w którymś momencie, nie pamiętam jak to działało, tam na pół sekundy ogłuszało, to było świetne, żeby triggerować sztylety. Dobra. Ryzyk fizyk reroll. Fany paczek. Proszę bardzo. Regeneracja, sypanie znowu w oczy. Za jeden. Darmówka, biorę. Tak, Saki, nie byłeś na bieżąco. No jeszcze ten reroll. O! Jest przestrzeń do zabawy. Jedziemy. Znaczy wiecie co? To chyba się triggeruje jednak. Zero jest parzystą liczbą według gry. W tym przypadku, nie? Widzieliście, że dostałem dwa leczenia. Więc faktycznie. Faktycznie może być to pierwszą kartą, patrzcie. Może być pierwszą kartą. O, możemy spajki zrobić. Spajki tarcze. Chcemy zrobić spajki tarcze, czy nie chcemy zrobić spajki tarcze? Jeszcze tu bym musiał poukładać, żeby to w ogóle się zmieściło. A na razie spajki tarcza się nie zmieści, jak nie poukładam tego inteligentnie. Chyba, że no, można sprzedawać już piasek. Albo drugi mieczyk wziąć. Stamina cost 1. Byłby low, to już byłoby przesadzone. Tak. Chyba nie chcę. Chyba nie chcę. Szukam kart. Jest. No co? Czemu ciągle ta sama karta? Głupie. Kurde. Dobra. Już jeden mi się wylosował, już jeden przepaliłem. No nie wierzę. Cały czas ta sama karta. Weźcie się, kurka. O! Ale to chyba wymaga dwóch...
Jakbyśmy grali z Gubertem, to niestety chyba on wymaga dwóch grzybów, nie? Musi się okupić widocznie. No, jakbym jeszcze nie miał jej, nie? Staram się. No Gubert chyba na dwa grzyby leci. Wiem, że z tym mieczem też Gubert może dać radę. 5 aktywacji, leczysz o 9. Dzień dobry, Michale. 0 jest liczba parzystów. W definicji podzielności liczba podzielna jest wtedy, kiedy modulo wynosi 0. No z definicji można, widzicie, coś wywnioskować. No obejrzymy tego Guberta z Out of Gold. O, to sobie wziąłem. To zróbmy mimo wszystko, weźmy ją. Ona da nam steel 11 life, co na początku nie jest za fajne. Może sobie zablokuje również więcej miejsca. Jedziemy. Potrzebujemy jeszcze jakiejś karty między nimi, ale to musi się na początku dobrać taka karta. Bo to na początku za bardzo leczy. Znaczy one w ogóle nie są dobre na początek. Bo na początku nie mamy aż tyle obrażeń, żeby się leczyć z tego. O! Ja już coś tam, nawet jej nie znam. Reverse, reflect, free debuffs. If there are no duplicate cards before, steal 2 buffs. Playing card. On reveal starts revealing. Okej. Dziwne. On reveal. Reflect 3 debuffs. Okej. If there are no duplicate cards before, steal 2 buffs. Okej. To w ogóle jest jakaś karta Uno? Albo taka Uno podobna? Gorzej, tu trzeba kombinować z tym, jak te karty sobie tutaj podróżują, jak one sobie tutaj łażą. Możemy zrobić tak, że można robić to w taki sposób jakoś, ale trzeba mieć miejsce na to, żeby te karty się ładnie triggerowały, ale teraz chcemy w ogóle striggerować to trochę inaczej. Chcemy to wrzucić tu. Na razie tak, więc mamy na razie takie karty. Nie mamy miejsca na Guberta, ale mamy, zobaczcie, co tutaj. Tu ładnie wyszło. Nawet możemy zrobić tak. A, to nie ma znaczenia większego. Ale mamy przynajmniej... O! Będziemy mieli lepszy miecz. Jedziemy. Tylko, że nam te karty jakoś nie przychodzą zbyt fajne. Ale na razie jakby przeciwnicy... Nie mam problemu ze staminą, przeciwnicy leżą. Dobra, no i mamy lepszy mieczyk, który się oczywiście łączy z Gubertem też, ale nie wiem, czy Gubert nie wymagał też dwóch mieczyków? Czy Gubert wymagał dwóch mieczyków? Pytanie kluczowe. Tanio Holy Armor. Toivo. A kurka, przeczytaj nazwę streama. To już naprawdę trzeba się postarać, żeby zdawać takie pytanie. Jeden miecz potrzebuje, Gubert. No to akurat mamy, tylko pytanie... Kurczę, co robił Gubert z mieczem? Aha. 5 item activations, weapons gain plus 2 damage. Czyli jak Steel Gubert nie będzie miał żadnej innej broni, to nie będzie mogli zdawać żadnych obrażeń. Więc co mi po nim? Co mi po nim? Divine Potion. Straciłem chęć na Guberta. Jeszcze dużo miejsca zajmuje, a karty zajmują też sporo miejsca. Chyba nie chcę grać na Guberta jednak. Reroll. O, mamy smoka. Reveal, gain, plus 5 for each card before. O! Proszę bardzo. Plus 5 armora za każdą kartę wcześniej. Czyli warto ją umieszczać jak najpóźniej. Tak. Number of cards before. Ano.
Będzie kombinowanie niebawem, jak puszczać te karty. Kupimy sobie więcej miejsca na te ruchy na przyszłość. No i to jest broń, która daje bonusy do broni, ale żadnej broni innej nie mamy na razie. Myślę, Adamie, że to pytanie jakby powinno być oczywiste. Znaczy, odpowiedź na to pytanie powinna być oczywista. Czy bierzemy klejnoty? Chyba niezbyt. Gra na klejnoty spoko, ale nie kiedy gramy na kartę, kiedy nie mamy za bardzo broni ani zbroi, nie? Zrobimy jeszcze ten reroll. O! Flya Garrick. I teraz będę mógł rozważyć. Teraz będę mógł rozważyć to, czy nie będę chciał Guberta wziąć. White Eyes Blue Dragon. Dobra, jedziemy. Nie, karty się powoli odkrywają, proszę bardzo. Odkryły się i coś nam tam dały. Dwie postacie wyszły, doszły nowe. Piromanka i Berserkerka. No i pięknie. Mamy też podkę za darmo, praktycznie. No dobra, to trzeba będzie poprzestawać trochę te karty. No właśnie, jakoś tak pokombinujemy z nimi. Tak, żeby jakoś tutaj umieścić. To jest Yu-Gi-Oh, tak? Yu-Gi-Oh? Yu-Gi-Oh? Nigdy nie grałem, więc jakby dla mnie istnieje tylko metaforycznie, można powiedzieć, ta marka. Czy chcemy kupić potkę leczącą? Czy chcemy przyspieszyć? No niezbyt. Co będziemy przyspieszyć? Może jakiś wreszcie jakiś fajny miecz by nam wpadł. Ale wiecie co, ja jak zemrzycie, zaraz będziemy dobierać klasę. Jakoś tak długo. Ile jeszcze? Czemu jeszcze klasy nie dobraliśmy? To przy doborze klasy moglibyśmy, pewnie będziemy mieli jakieś możliwości doboru czegoś, więc wtedy zobaczymy, co wyjdzie z tego. No nie jest droga, to wezmę. Funny pack. Może być, bo to też trochę tutaj pomoże w szybszym uruchamianiu. I zrobimy testowego rerolla. O! As! Your next hit is critical. If the number of cards before is odd, gain 2 and 2. Okej. Okay. Mamy też potki. No dobra. Your next hit is critical. To mogła być jedna z pierwszych kart nawet. Nawet musiałaby być, chociaż potem... No właśnie, tylko to trochę potem psuje, nie? Że... reflect to debuffs. No właśnie, a to jeszcze przed nią nie może być duplikatów. I tu się robią schody z układaniem kart. Czy to ma sens? If the number of cards before is odd. Ale niestety nie jest odd. Nie. Pokiełbasiłem. Now duplicates is zero. Musielibyśmy zrobić tak. Wtedy jest, number of cards is one, ale wiadomo, że im dalej ona by była, tym lepiej. Ale to z każdą kartą tak jest. Że im dalej, tym lepiej, żeby się pojawiała. Tylko to jeszcze jest niefajnie, bo mamy... A nie, cztery. I tu jest zero. No to gra muzyka. No to jest chyba teraz w porządku. Tylko oczywiście im później byłoby, mógłbym zamienić jednak. Wydaje mi się, że as będzie bardziej skuteczny. A nie, przepraszam. If the number of cards before is odd, gain 2. Okej, nie ma znaczenia ile jest... Dobra, przepraszam. Nie ma znaczenia ile tych kart jest wcześniej. Dobra, to tu ma znaczenie. Chyba. For each card before, tak? Więc im dalej smog będzie, tym lepiej. Dla nas. A to nie ma takiego większego znaczenia, chociaż no leczenie później wejdzie, ale to się wszystko i tak poodpala. Chyba jest wszystko ok. Tu duplikatów nie ma. A ta karta nie może być... Nie może mieć przed nią duplikatów. No to jest chyba ok. Siema Keskel, no na sam koniec dosłownie.
Ja właśnie smoka nie chcę dawać wcześniej, bo im później będzie, tym lepiej dla nas. Dobra. Czy chcemy... Nie chcemy podki na siłę. Nie, chcemy polecieć dalej. Jedziemy. Aha. Tam już będą płonąć rzeczy. Dobra, ja tutaj użyłem wszystkiego, co mogłem. Ona się czyści z debuffów, widzę. Tak, to chyba coś czyści z debuffów. Tak, cleanse tu. No, ona może być... No, możemy tego nie wygrać, bo ona ma czyszczenie z... Chociaż dobra, wygramy jakimś cudem. Ron Weasley pokonany. Ale mogło być ciężko, bo czyściła się z naszej trucizny. No i mamy. Słuchajcie, no to widzę, że jest alchemik. To stąd to było. I alchemik z czymś się łączy. O, z podką życia się łączy, okej. Musimy zagrać czymś, czym nie graliśmy jeszcze, czyli Venomancer na przykład. 5% chance for each luck to protect poison on your opponent from being cleansed. Start of battle gain 4 and freeze 30 maximum health for each pet. Okej, ciekawe. Czyli jesteśmy w stanie, innymi słowy, im więcej szczęścia mamy, tym ciężej będzie przeciwnikowi czyścić się z trucizny, tak jak tamten się czyścił. Okej, i mamy jeszcze Alchemist. Co 5 sekund leczy za 10, albo zdobywamy 3 many, albo dostajemy 2 haste. No i szybciej za każde jedzenie, a jedzenia trochę mamy. Shop entered, upgrade an adjacent potion. Za darmo ulepsza potki. Okej, to build na potki jest. To robimy build na potki i na jedzenie. Na to wychodzi. Dobra, spróbujmy alchemika. Alchemik może być śmieszny. Widzę fajną kartę. No to jest całkiem spoko karta. Szczególnie, że będzie bardzo dobra, żeby ją wrzucić jako następną. Tylko musimy pomyśleć, jak to zrobić, żeby teraz to poukładać wszystko. Mamy, na pewno chcemy to kupić, bo więcej miejsca będzie potrzebne. Teraz jakoś trzeba ten garnek tu wcisnąć. Co 5 sekund. Szybciej za każde jedzenie. No dobra, zaczniemy kombinować, jak wsadzić tutaj ten... Może już to jest moment na sprzedanie piggy banka? Może trzeba będzie sprzedać w końcu pocket sand? Zobaczymy zaraz, czy to będziemy sprzedawać. Ta jedna, jedyna atakująca broń. Jeszcze strong health potion, przepraszam, wbiję. No dobra, tu ładnie. Aha, bo... Okej. Bo to jedzenie musi być... To nie jest naokoło to jedzenie potrzebne. Rozumiem. To musielibyśmy tu położyć grzyba. O, to moglibyśmy ulepszyć podkę, ale ona się sama teraz ulepszy. Dobra. Mogę obrócić garnek, oczywiście, że mogę. Niewiele to teraz zmieniło, ale... Ale okej, można obrócić garnek. Mało przedmiotów teraz będzie triggerować też bonus. Dobrze byłoby trochę ten garnek jeszcze cofnąć. Ale wtedy psuje się układ całej reszty. Jeszcze garnek mógł tak położyć, nie? To mógłbym wtedy jeszcze dorzucać do tego owoce, które dawałyby jeszcze możliwość bonusowania podwójnego. To oznaczałoby przebudowanie. Nie no, muchomor lepiej tutaj działa, bo też bonusuje nam banana, tak? Muchomor lepszy jest tutaj. Świnia już nie jest aż tak... Dwa życia to już nie jest aż tak ważne na początek. Jedynie, no, świnka nam daje ten bonus, że daje nam po prostu cały czas jeszcze o jedną monetę więcej. Stamina bag w lewy dolny róg. Co? Stamina bag? Aha, stamina bag. Czy tutaj? A tu się nie zmieści. Znaczy, no, można oczywiście przestawiać, ale...
i coś czuję, że chyba przyszedł czas na to, żeby to zrobić, szanowni państwo. Czas przebudować coś, jakoś dyrgla strasznie. Przebudujmy to. Przebudujmy to. Karty muszą żyć swoim życiem gdzieś z boku. Karty muszą żyć swoim życiem z boku. Chyba was bananem. Poukładajmy to tak, żeby móc budować od brzegu. Może to jakoś da radę. Czyli tak. Karta początkowa. Oj! To teraz... Czego zaczynaliśmy? Od leczenia chyba. Potem był chyba as. Potem mogliśmy dać... To. Chyba. Potem był... To było leczenie jeszcze raz? Nie. Było to. Karta w górę znowu. To może jakieś pojedyncze główienka można tu wrzucać. Na przykład to. No. Dobra, jest 4. Tak, to jest pierwsze i jest parzyście. Tu jest parzyście. Tu jest nieparzyście. Okej. Okay. To teraz zabawa w garnek. No właśnie, zabawa w garnek się skomplikowała. Ale dobra, może jakoś damy radę. Banan. A nie, nie, banan musi być w środku, no właśnie. Na razie tak będzie. O, nie, bo teraz, okej, dupa. Albo zrobimy tak, że na razie tylko garnek będzie miał... Co ja żem tu wykombinował? No to musimy zrobić tak. No coś za coś. Albo garnek dostaje 3 jedzenia. Albo... Może karty bardziej w górę, a nie w środek? Karty bardziej w górę, a nie w środek? Co to znaczy? No tu będziemy chcieli zrobić taki tutaj... Potem będzie szło naokoło pewnie. Można też oczywiście karty puścić faktycznie jakimś obrzeżem. Że smok to na pion. Na razie. Można tak, wtedy można zrobić coś tutaj ciekawszego. Tak z tym bananem jakoś tu tak go położyć. Kurka. Dalej nie do końca tak jakbym chciał. Banan teraz nie sięga nawet tu. Dobra, tu musi być to. O, okej, jest. Teraz już jest git. Teraz jest git. No i musimy jeszcze nawalać tym mieczem. No i świnkę położymy sobie tutaj. Świnka teoretycznie jest po to jedną złotówkę więcej. No i skoro mamy... Dobra, możemy wziąć sobie kolejną kartę? Już się nie zmieści. Właśnie o to chodzi, że teraz banan zablokował możliwości układania kart ładnie. Mamy jeszcze 10 złota, to prawda. Zablokujmy sobie tę kartę. Super. Liczyłem na jakąś przestrzeń. O, znowu mamy Corrupted Crystal. Kuszący. Kuszący jest Corrupted Crystal. Ale nie, szukamy miejsca. O, super! Okej. Nie głupie, żeby znowu kupić kamień, ale też mamy, słuchajcie, kolejny grzyb. Który zadaje truciznę. Ale znowu. Kurczę, nie do końca w tym momencie jest mi ten grzyb potrzebny. Może uda się zrobić Hero Longsword, zobaczymy. Zablokujemy również grzyba i zobaczymy, co się jeszcze wyroluje. O, jest, dobra, cyk, okej. Okay. Czyli następna tura będzie spoko, czyli mogę jeden piasek tu dać. A już se sprzedam, mam 4, o, mam 4 hajs, a wiecie co, sprzedamy 2 piaski. I dzięki temu kupię sobie przestrzeń.
dokładania kolejnych kart. Myślę, że to będzie lepsza opcja. Jedziemy z tym koksem. Ciśniem. Bo to jest build, który musimy utrzymać do... Nie będziemy teraz lecieć w survival mode. Dziwolągi tu się dzieją. No i powiem szczerze, i co? Czy to... Jesteśmy za słabi. Ajajaj, mamy pierwszą przegraną niestety. No cóż, no nie mamy żadnej dobrej broni, trzeba przyznać. Nie wylosowała się żadna kosa ani nic fajnego. Mamy kolejnego asa. W rękawie. Więc okej. I ty też okej. Ważne, żeby był to... Tak. Jest okej. Ty masz być nieparzysta. Możemy zrobić tak. I na samym końcu będzie dużo ochrony. Tylko teraz co mi z kupowania grzyba, skoro nie mam jak tego umieścić? No właśnie, jest jajko. To oczywiście z bananem, tak. Mamy jakiś miecz. No dobra, no na razie musimy przeżyć z tym, co jest. Zobaczmy. Szkoda, że nie mam tu żadnej potki trującej. No ta też mnie trucizną jedzie. Ona na patelnię szła i na trującego Guberta, przez co widać, że jej trucizna szybciej się nabija niż moja. Ja właśnie osiągnąłem dużo obrony. Dobra, udało się. Jeszcze dwa zwycięstwa i jesteśmy w domu. Dobra. O! Tej karty nie znam. Znowu mi się ten królik próbuje tutaj wbić. The Fool. Cards are revealed faster. If this is the first card in the chain, gain one empower. O Jezus. Wyobraźcie sobie teraz poprzesuwać to wszystko, bo ja nie. Karty to jest... To jest... Mamy ulepszony Strong Healing Potion. Jest, no właśnie. Jest ulepszony. O, Rajuś. I karty się szybciej pokazują. Co nie wiem, czy jest jakimś super opcją, ale w sumie... No najgorszą też nie jest. Ale mamy tę potkę trującą w końcu. Chyba go nie chcę. Natomiast chciałbym wziąć potkę trującą, tylko musiałbym to gdzieś jeszcze wrzucić. O, a potka trująca... Aha, potka trująca łączy się... Dobra, łączy się z grzybem, żeby być potężniejszą potką pewnie. Dobra, szukajmy jakiegoś miejsca na to wszystko. No i znowu, The Fool. Ale mamy na szczęście potkę. A to jest wszystkie? Upgrade adjacent... Dobra, tylko jedną. Dobra, mamy możliwość walnięcia sobie tutaj potki. Więc mamy potkę leczącą i obok potkę, która będzie ulepszoną, potką trującą. Możemy wziąć jeszcze jedną potkę. Możemy wziąć jeszcze jedną... O, właśnie tak myślę, że może weźmiemy jednak ciebie. O! Okej. No i git. No i zobaczmy, co z tego wyjdzie. No, z kastetem i toporem. Nie wiem, co będzie z finalnym patchem do Stardew Valley, niestety. Nie jestem w stanie powiedzieć. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć, co z tego wyjdzie. Myślę, że nie, no bo kontynuacja nie ma sensu, bo tam dużo nowości podochodziło, słuchajcie. Podochodzi. Gdzieś na początku gry. Więc nie ma sensu kontynuować, żeby zobaczyć nowości, a od nowa też się nie opłaca. Więc jestem trochę w kropce, co z tym nowym update'em do Stardew. Zobaczmy, jakie mamy obrażenia. Wychodzi na to, zobaczcie, że najwięcej obrażeń wchodzi przez co? Nawet nie przez trucizny, tylko przez kolce. Hero Sword, to tam sobie go tam głaszczę trochę. A jak wygląda leczenie? Z regeneracji najwięcej. Cauldron tam troszeczkę daje, banana. Lovers, nie widzicie niewiele, ale widzicie 8-11, bo nie było nawet co leczyć. No dobra. Słuchajcie, no to jeszcze jedna runda i mamy to. O!
Consume this and inflict 3 and wound yourself after 7 seconds inflict another 3. Okej. Okay. Są na zmiany na starcie, na endgame'ie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Patch finalny? Nie, no jak nie? Nigdy więcej nic nie doda? Aha, że to tak z przekąsem, no bo on tam co chwilę mówi, że zawsze może coś dorzucić. A tu z czym to się... Aha, no z tym kamykiem się łączy, no tak. Reroll. Mam znowu tę kartę, debuffy. Steel, nie. Mamy to, mamy piasek, mamy miejsce, to najważniejsze. Mamy jakieś miejsce. Mamy Guberta i mielibyśmy... No i słuchajcie, mamy dwa grzyby. Ale to jest ostatnia runda. Mam go odkrytego, więc nie muszę robić wszystkiego, żeby odblokować. Ale on jest fajny. 5 przedmiotów się aktywuje i mamy Cleanse to Inflict for Poison, więc... W sumie spoko jest. No ale już nie na ten moment. Nie na ostatnią rundę. No jest Gubert, tak, ale gdybyśmy grali dłużej, to tak, ale tutaj jest ten już, rozgrywam krótszy mecz, bez wydłużania, więc musimy po prostu wygrać, a ta karta nie jest dla mnie jakaś super. O, teraz, pierdzielona kosa, dopiero teraz doszła i kosztuje mnie tyle, że mnie nie stać. Noż w ryj, a to ostatni mecz, więc kosa przyszła za późno, słuchajcie, za późno. A byłoby więcej z trucizny. No ale no nie ma co nad nią myśleć, bo... I tak jej nie kupię. Mam miejsce na kartę. Mogę kupić jeszcze jedno miejsce na kartę, tylko zaraz kartę mi się nie pojawi i wtedy tyle z tego miejsca. No ale spróbujmy jeszcze na kartę jakąś. No gówno! Ale wezmę. O! O, to jest całkiem niezłe. Teoretycznie. Opponent drops below, consume this and deal damage for each debuff of your opponent. To jest dobre na wykańczanie po truciźnie, tylko też mnie nie stać. No właśnie. To sprzedam, to będę miał dwa. To musiałbym coś jeszcze sprzedać, żebym mógł... A, świnka kosztuje też dwa? O! Dobra. Dziwadło. Żem wymyślił. I jeszcze najlepsze byłoby, gdyby... No właśnie, jeszcze można demoniczny flask ulepszyć, ale to... O. Karty już dodatkowej z tego nie będzie. Dobra, no to zobaczmy, czy to wygramy, bo może to nie będzie ostatnia runda. Może się okazać, że jeszcze... No właśnie. Panie! O jest. Lepiej, żeby to nie doszło do 80. Mamy też chili Guberta, no właśnie. No właśnie, też już kończymy, Ewa, więc dzięki, że przyszłaś pomadarować, dzięki serdeczne, wielka pionka. Albo mała pionka. No i średnia pionka może być. Może być. Proszę bardzo, też już kończymy. Wygraliśmy. Idealnie. Ewa mówi, że idzie i wygrywamy. Bierzemy to zwycięstwo, 31 punktów. Niech będzie. 31 brązowych punktów. Poszło. Jakbym robił nową serię ze Stardew, to musiałbym zainstalować również tego moda Stardew Valley Expanded, wtedy miałoby to sens. Extended? Expanded? Któryś z tych. Bo wtedy miałoby sens, żeby zagrać Stardew Valley od nowa. Żeby zobaczyć te wszystkie nowości, ale ten mod też można zainstalować i od starej gry. Tylko jednocześnie mi by było ciężko powiedzieć, co jest nowa, co jest stara, ale znowu, jak ja mam 90 odcinków zrobione ze Stardew i to już jest druga seria, drugi raz leciałem, musiałbym trzeci raz od nowa w Stardew lecieć? To jest ta sama robota. Te same rzeczy trzeba by robić. Te same rozwoje, te same wyspy odwiedzać, te same relacje rozwijać. To jest dla mnie trochę jakby mało atrakcyjne. Może jakiś ciuszek? Co my tu mamy za ciuszki? Tutaj inna fryzura. O! Inny plecak. Inne buty. A berserkerka? Inne włosy. Topór. O! Bardziej odważny strój. Buty.
Dobra, to zrobimy jej bardziej odważny strój i zrobimy jej... O, nie stać mnie na buty. To ile to kosztowało? 150? Myślałem, że mam 200, a może nie. Teraz się zobaczy. 150 jest za ciuch. A, dlatego. No dobra. O, tu jeszcze jest jeden. Aha, nie, no ona dobra. Ona zawsze miała 3. No ładny ciuch. Ale faktycznie, najwięcej ciuchy. Ale to są takie elementy tylko estetyczne. No chciałem dać, kurczę, metalowe buty z dużym, ciężkim podbiciem. Ale nie stać mi na to. Dobra, szanowni państwo, pograliśmy chwilę, 3 meczyki zrobiliśmy. Zobaczymy, czy będziemy wracać do Backpack Battles. Ogólnie gra fajna. Tylko że no, trzeba mieć do tego świeży umysł i chcieć rzeczywiście robić te wszystkie przestawiania, migracje. To jest fajne, tak? Tylko też tak jak mówię, dzisiaj nie był to może mój najlepszy dzień. Ale mimo wszystko 3 zwycięstwa weszły i nawet bez żadnych porażek, no tylko że mamy brązową ligę, więc nawet nie ma wyzwania za dużego. Choć tam, jak już wchodzimy w deathmatch, to tam już się czasami pojawiają potężne buildy. Nadal jestem ciekawy, bo tu mamy dużo rzeczy do przetestowania, dużo klas, więc jakby jest materiał, jest opcja do tego, żeby do Backpack Battles wracać na streamach co jakiś czas, zagrać sobie jakiś meczek 1, 2 czy 3. Jak widzicie, 3 to jest taka dobra średnia. Dalej są ustawienia chibi, tak. Jak najbardziej są, ale żeby YouTube się nie czepiał, to ich nie włączam. Stardio zawsze obejrzę. No ja wiem, że to obejrzycie zawsze Stardio, ale ja też muszę mieć fan z grania. Jak będę musiał robić to samo raz jeszcze, to średnio mi się chce. Już prędzej do Terrarii bym wrócił, jeśli chodzi o takie gry. Nawet jeszcze nie do Don't Starve, bo tam zacząłem przecież drugi przebieg w wersji Shipwreck i też przerwałem. Też się tam znowu wtrybić w to też byłoby ciężko, ale tak jak mówiłem, że Shipwreck, Don't Starve to był wakacyjna była seria, tak? I tak była przedłużona mocno poza wakacje. Rozpoczęta po raz drugi nawet, ale może na jakieś inne wakacje do niej wrócę, zobaczymy. Więc to tyle. Dzięki serdecznie za przyjście. Dzięki Moniko, Ksardasie, Jerzyku, drugi Jerzyku również, Foteliaszu również i wam również dziękuję za wspólny udział. Na następnym streamie w środę widzimy się na Taumaturgu, który okazał się naprawdę całkiem spoko grą do eksploracji. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądać to po prologu, ten pierwszy akt, gdzie już będziemy mieli trochę więcej swobody. I nie powiedziane, że w tym tygodniu nie będzie jednego streama więcej, bo jest szansa, że zagram w coś super bonusowego, bo mam do tego kluczyk, na razie nie chcę nic zdradzać, a wiem, że Alex fajnie się oglądał, pierwszy, drugi już trochę gorzej, ale pierwszy Alex faktycznie przyciągnął trochę ludzi, więc może zagram w coś, co jest trochę Alexowe na streamie i zobaczymy. Chyba że zdecyduję się jednak na odcinek, ale wolałbym streama zrobić z tego raz, zobaczyć, czy będzie zainteresowanie, sprawdzić coś Alexo podobnego, czy drewienko, czy nie drewienko i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także jest szansa na jakiś dodatkowy stream w przyszłym tygodniu. A co z tego będzie, to się okaże. Dziena, trzymcie się. Ah.